Dobry Państwu, nazywam się Łukasz Ulatowski i dzisiaj będę prowadził to spotkanie. Niestety i Witold Gadowski, i Dominik Smyrgała nie mogli dzisiaj przybyć na spotkanie. Zatrzymały ich sprawy wagi nieledwie państwowej, więc tylko ja będę. Mam ogromną nadzieję, że uda mi się tutaj Państwa zająć. Przewiduję pokaz dużej ilości dokumentów. W założeniu moim i Dominika spotkanie to miało tak wyglądać, że nie będziemy prezentować powszechnie znanych z literatury faktów dotyczących samej enigmy czy też dziejów Biura Szyfrów, a przedstawić te nowe informacje, które udało mi się znaleźć w Centralnym Archiwum Wojskowym, i nowe dokumenty dotyczące samego procesu wykorzystania dokumentu, znaczy samego procesu wykorzystania informacji pozyskanych przez Polski Radiowywiad przy rozpoznaniu armii niemieckiej. Więc wszystkich zainteresowanych historią samej enigmy i samego Biura Szyfrów chciałem odesłać do książek. Chciałem odesłać do książek Grzegorza Nowika, czyli zanim złamano enigmę, to jest 1500 stron, które 14 lat temu wyszło. Ta książka także legła u podstaw mojego zainteresowania się bliżej historią radiowywiadu, gdyż do tej pory, tak jak większość osób interesujących się samym wywiadem, czy też oddziałem drugim, skupiałem się na sprawach organizacyjnych, personalnych, a sam wywiad sprowadzałem do działalności agenturalnej. Natomiast poza książką Grzegorza Nowika, tymi dwoma tomami, polecam także pracę Marka Grajka, Enigma bliżej prawdy, prezentowaną tutaj miesiąc temu książkę Turinga XYZ, Prawdziwa historia złamania enigmy, pracę Aleksandra Woźnego, przede wszystkim tą podstawową z 2000 roku, Niemieckie przygotowania do wojny z Polską, gdzie autor zawarł nieznane wcześniej informacje na temat działalności Biura Szyfrów, czy też wykorzystania tych informacji pozyskanych przez Polski Radiowywiad w procesie, wykorzystania tych informacji w procesie rozpoznania armii niemieckiej w 1939 roku. Także wszelkie prace Zdzisława Kapery, przede wszystkim tutaj prace źródłowe od pierwszego sprawozdania Guido Langera, który ogłosił w 1980 roku na łamach kwartalnika historycznego, później w studiach z historii wywiadu i kontrwywiadu, które periodycznie od kilku lat wydaje Tadeusz Dubicki. Kapera zamieścił kolejne przyczynki, z których moim zdaniem najważniejsze to są notatki z 1939 roku, ale już po kampanii, zrobione we Francji przez Stefana Meyera, dotyczące rozmów polsko-francusko-angielskich na przełomie 1939-1940 roku, plus tego szereg materiałów o znaczeniu przyczynkarskim Kapery, pomieszczanych w najróżniejszych tutaj miejscach, także w takim angielskim periodyku Kryptologia, gdzie zamieścił bardzo interesujący artykuł dotyczący dekryptażu enigmy 1 kwietnia 1939 roku. Tutaj pewne ja mam, ale to później może rozwinę. Natomiast jeszcze ostatnia pozycja, która pojawiła się w zeszłym roku, to jest sztafeta enigmy, odnaleziony raport polskich kryptologów. Znaczy to prawdopodobnie ten dokument znalazł Turing w archiwum francuskim. On przekazał Grajkowi i Grajek nakładem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w styczniu, czy też na przełomie 2017-2018 to wyszło. Niestety to jest praktycznie niedostępne w szerokiej
Znaczy nie było dostępne w sprzedaży, to można w centralnych bibliotekach się z tym zapoznać. Jest tutaj fragment tego oryginalnego sprawozdania, które na okładce widać, prawdopodobnie opracował Rejewski. Oryginał powstał po niemiecku, zbiera wszystkie doświadczenia do biura szyfrów wokół prac związanych ze złamaniem Enigmy i rozwiązywaniem wcześniej szyfrów niemieckich. Tutaj w tym tomie, poza tym oryginałem niemieckim, jest także tłumaczenie na język polski i angielski. Ja polecam ten tekst niemiecki, jednak tutaj są najważniejsze, znaczy to jest język, którym się posługiwali wtedy kryptolodzy. Tutaj są pewne zmiany w tłumaczeniu nastąpiły, niewielkie, ale jednak zmieniające sens. Raport ten z Rejewski przekazał Gustawowi Bertrandowi, to takiemu szefowi służby wywiadowczej, radiowywiadowczej francuskiej, który jak dostał ten raport, to go po prostu tak schował, tak utajnił, gdyż z niego wynikało, że wkład francuski w rozwiązanie Enigmy był praktycznie żaden. O ile lista tych polskich osiągnięć to jest tam bardzo długa, angielskich no zajmuje gdzieś 1/3, to francuskie tylko Francuzom przypadł w udziale dostarczenie podstawowych takich dokumentów w 1931 roku, które nie tyle umożliwiły Rejewskiemu złamanie maszyny szyfrującej, ile przyspieszyły ten fakt. Natomiast jeszcze odnosząc się do książki Turinga i tutaj jego wystąpienia miesiąc temu i później wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej. Znaczy to jedna rzecz mnie rozbawiła tutaj na tym wystąpieniu, gdyż on stwierdził, że to nie jest do końca taką, to nie jest prawda, że Anglicy nie mieli żadnego wpływu, znaczy żadnych osiągnięć do września 1939 wokół złamania Enigmy, gdyż prawie ją złamali. I właśnie to prawie bardzo rozbawiło, gdyż prawie to robi wielką różnicę, więc Anglicy do września 1939 roku Enigmy nie złamali, poza tą wersją najwcześniejszą, którą Knox złamał w 1937 roku, była to wersja bez tych wszystkich komplikujących dalszy obiekt tego sygnału reflektorów, tych sztekerów po kolei, to najprostszy model rzeczywiście Anglicy złamali, natomiast do września 1939 tylko polska służba szyfrowa złamała Enigmę. Natomiast w wywiadzie tym, który Turing udzielił Papowi, warto zwrócić uwagę na fragment, w którym pierwszy raz bodajże Anglik podkreśla, że gdyby nie Rejewski, gdyby nie prace Rejewskiego i spotkanie Rejewskiego z Turingiem pod koniec 1939 roku, to owszem, jego stryj Enigmy by złamał, tylko nie wiadomo, czy przed początkiem bitwy o Wielką Brytanię. Tak jak przed wojną Polacy bez pomocy francuskiej mogli złamać Enigmę, tylko nie w 1932, ale może 1933, 1934. Tak samo Turing, który był wybitnym kryptologiem, wybitnym umysłem, na pewno by tą Enigmę złamał, ale nie wiadomo, czy w październiku 1940, czy w 1941 roku, więc troszeczkę za późno by tutaj było. I to tak może tytułem wstępu i tej literatury. Natomiast chciałem, już tylko otworzę, przepraszam, bo ja nie bardzo umiem jeszcze. Umiem. A nie, już, przepraszam, bo ja całe życie jestem na innym systemie komputerowym. O, nie. Już. Już mam. Dobrze. Więc. Tak trochę wolniej będzie, bo ja za trzy osoby robię. Więc to jest, znaczy ojcem polskiej kryptologii wojskowej przyjęło się w literaturze czy w historiografii był Jan Kowalewski, czyli ten samorodek, który w czerwcu 1919 roku, zastępując kolegę na dyżurze z ludów, zajął się rozwiązywaniem przejętych przez polskie stacje radiotelegraficzne zacyfrowanych
depeszy rosyjskich, no i siedząc na tym dyżurze do rana udało mu się pierwsze te depesze złamać. Tutaj posługiwał się swoją znajomością doskonałą języka rosyjskiego, czy też myśleniem po rosyjsku i szukał liter najczęściej występujących w języku rosyjskim, czyli litery I. W słowie dywizja, czyli dywizja są trzy razy, więc badając frekwencję czy ustalenie, ten układ tych cyfr znalazł i od tego się zaczęło, tak jak w języku niemieckim najczęściej występuje litera E i od tego też tutaj badając lingwistycznie szyfr było można zacząć odcyfrowywać korespondencję. Natomiast w 1918 roku po odzyskaniu niepodległości, gdy Polacy przystąpili do budowy własnego wywiadu i oczywiście radiowywiadu, nie mogli tutaj korzystać z doświadczeń armii francuskiej, która dysponowała bardzo dobrym radiowywiadem, oczywiście angielskim, amerykańskim, tylko do służbę szyfrową polską zasilili specjaliści wywodzący się z armii państw zaborczych. O ile Niemcy dysponowali wywiadem doskonałym, radiowywiadem doskonałym, łamali wszystkie szyfry wszystkich państw obcych, to jednak tutaj Polacy, w tym oficerowie, którzy służyli w armii niemieckiej, w tym oddziałach radiołączności, nigdy nie zostali dopuszczeni do samego procesu szyfrowania. Ja przejrzałem w Centralnym Archiwum Wojskowym teczki personalne wszystkich oficerów wywodzących się z armii niemieckiej, wszystkich podoficerów armii niemieckiej, którzy po 1918 roku zostali w Polsce, otrzymali w Polsce stopień oficerski. I o ile nawet znajdujemy pośród nich oficerów wywiadu, tłumaczy, dowódców stacji radiotelegraficznych, czy też oficerów stacyjnych, czyli zastępców, to nigdzie nie ma oficera dopuszczonego do tajemnicy szyfrowej. Oficer, który pracował na stacji radiotelegraficznej, dostawał już tekst zacyfrowany, on po prostu go tylko nadawał, mógł tutaj znać kod łączności, czy też kod łączności pomiędzy stacjami radiotelegraficznymi, taki kod techniczny, chociażby trzyliterowy, na zasadzie poprawcie swoje, poprawcie fale, bo was nie słyszymy, to były trzy literki, tutaj łącznościowcy się rozumieli bardzo szybko, ale to jednak nie mogło w żaden sposób wpłynąć na znajomości szyfrów niemieckich. W armii rosyjskiej, gdzie bodaj najwięcej Polaków służyło w oddziałach radiołączności, armia rosyjska dysponowała bardzo słabym wywiadem, radiowywiadem, z tego względu, że jakieś procedury były przestarzałe, niedostosowane do szybko zmieniającego się frontu pola bitwy, szybkości, tutaj nie było łączności, odsyłano te odcyfrowane meldunki na zaplecze, gdzie one w tych niewydajnych i źle funkcjonujących biurach dalej więzły. Natomiast Rosjanie posiadali już w 1914 roku bodajże jako pierwsi na świecie sieć stacji radiopelengacyjnych. To jeszcze pierwszego takiego wzoru Bellini Tossi, ale to Rosjanie już nabyli to na Zachodzie, więc mieli bardzo przygotowany tutaj, znaczy mieli przygotowany sprzęt, który było można wykorzystać, ale z tych względów że armia nie dysponowała nowymi procedurami, to wszystko nie zostało wykorzystane, więc Polacy z tej armii owszem znali procedury łączności, ale także dopuszczeni do szyfrów nie byli. Natomiast w ogóle nie odnalazłem żadnego Polaka w służbie szyfrowej marynarki rosyjskiej, która wbrew pozorom do tej pory, znaczy przez wiele, wiele lat wydawało się, że w ogóle to ta służba radiowywiadowcza marynarki nie funkcjonowała. Natomiast ostatnie badania historyków rosyjskich wskazują, że wszystkie te nagłe przechwycenia niemieckich okrętów na Bałtyku czy na Morzu Czarnym, łącznie z tą najsłynniejszą akcją, gdzie stawiacz min Albatros został przez brygadę
krążowników pancernych rosyjskich zmuszony do ucieczki na wody neutralne wynikały z tego, że najpierw została przechwycona korespondencja odcyfrowana, bardzo szybko dotarła do brygady pancerników, podjęto decyzję, przechwytujemy i się udało, ale tutaj Polaków nie było. Największa ilość Polaków znalazła się natomiast i w wywiadzie samym, i w radiowywiadzie Armii Austro-Węgierskiej. Pierwszym w ogóle kryptologiem Armii Austro-Węgierskiej, który podejmował się szyfrów rosyjskich, był to ówczesny kapitan Teodor Iwaniszyn. U nas on był pułkownikiem. Później umarł w 1959 roku, a niestety bezpotomnie w Bydgoszczy, więc pewnie już dzisiaj grobu nie ma nawet. On był pierwszym kryptologiem, służył od 1913 do 1915 roku. Niestety bez wielkich sukcesów, także nawet w 1914 roku, kiedy Austriacy przystąpili po pierwszych sukcesach, o których za chwilę powiem, do budowy swojej służby radiowywiadowczej. Wręcz doszło do takiej sytuacji, że on był wykorzystywany tylko jako tłumacz, natomiast geniusz kryptologiczny austro-węgierski Andreas Figl, nie znając języka rosyjskiego, mając natomiast jako tłumacza tego Iwaniszyna, nałamał rosyjskie szyfry, więc to na tej zasadzie funkcjonował Iwaniszyn. On później u nas był, później w 18 roku był w grupie akt zdobycznych biura ewidencyjnego, czyli takiej komórki zajmującej się tylko tłumaczeniem akt. Więc po 18 roku jego tutaj służba nie miała żadnego znaczenia u nas w sprawach szyfrowych. Natomiast pierwsze próby łamania szyfrów rosyjskich podjęli niezależnie od siebie. Oczywiście tutaj najbardziej znany geniusz Herman Pokorny, który był przydzielony na początkowo do Naczelnej Komendy Armii, a później przeniesiony do radiostacji do 4 Armii Austro-Węgierskiej. I w tym samym czasie kapitan Stanisław Jakubowski w 3 Armii w Stanisławowie, Polak, który następnie robił wybitną karierę w strukturach radiowywiadu austro-węgierskiego. Był kryptologiem, który służył do 1918 roku. Później został skierowany z misją do Kijowa. Zaczęło się, znaczy cały ten proces łamania szyfrów rosyjskich zaczął się od tego, że Austriacy dostrzegli w jednej z przyjętych korespondencji powtarzającą się frekwencję znaków, znaczy cyfr, i okazało się, że tam jest podpisany dokładnie Baroszew, szef sztabu, czyli były dwie takie same końcówki, tu szef, i od tego się zaczęło łamanie. Początkowo w ogóle Austriacy nie chcieli uwierzyć, że tą drogą można przekazywać rozkazy operacyjne. Dopiero jak oddziały rosyjskie zaczęły wykonywać to, co jest opisane, no to rzeczywiście to nie jest dezinformacja i my ich naprawdę łamiemy. No i później już poszło. Po kolei wszystkie w zasadzie sukcesy Armii Austro-Węgierskiej odniesione na froncie rosyjskim w tym czy w mniejszym stopniu zależały czy wynikały z tego, że szyfry rosyjskie były łamane. Także nawet słynna bitwa pod Limanowo, kiedy już prawie podchodzili w grudniu 1914 roku Rosjanie pod Kraków, kiedy Austriacy nie mieli rezerw i mieli nóż na gardle. Bardzo długo ja się zastanawiałem, dlaczego nagle trzecia armia austriacka wbrew w ogóle logice nagle przechodzi przez Karpaty i wali w bok armii rosyjskiej, mając odsłaniane flanki. No, po prostu Austriacy odczytali korespondencję, wiedzieli, że się korpusy rosyjskie rozciągają i można uderzyć. No, i to później 15 rok, to oczywiście Gorlice. W 16 roku, gdyby nie radiowywiad, to klęska austro-węgierska podczas ofensywy Brusiłowa by była znacznie większa. Znaczy tutaj od razu można powiedzieć, że przecież to odniesiona bardzo głęboko na terytorium wroga. Natomiast wywiad rosyjski nie dostrzegł 50-kilometrowej luki w oddziałach pomiędzy dywizjami austro-węgierskimi. Tutaj taki słynny korpus, 4 korpus kawalerii, który szturmował oddziały legionów polskich, no miał dosłownie tam 20 kilometrów, żeby go przesunąć i ruszyć na zaplecze. To się nie udało. W 1917 roku
Cała ta ofensywa Kieryńskiego została najpierw powstrzymana, a później odwrócona przeciwko Rosjanom właśnie dzięki rozpoznaniu radiowywiadowczemu. No i w 18 roku Austriacy stwierdzili, że rozwiązujemy tą swoją służbę radiowywiadowczą na wschód, bo tam nie ma już nic ciekawego, ukadrowili wszystko i sprawa przestała na razie funkcjonować. A natomiast ze służby tej radiowywiadowczej austro-węgierskiej do Polski przyszło najwięcej oficerów. Wręcz poza Karolem Bołdeskułem, znanym powszechnie, szefem także polskiego wywiadu, który wcześniej dwa lata był szefem frontu radiowego, to był front Austro-Północ, czyli taka jednostka grupująca kilkanaście wydzielonych radiostacji zajmujących się tylko nasłuchem. Natomiast poza Bołdeskułem do Wojska Polskiego przyszedł właściwie moim zdaniem najważniejszy oficer, dzięki któremu się wszystko zaczęło. Aha, tak, tylko teraz się znajdzie. O, Jakub Plezia. To jest nieznane zdjęcie. Do tej pory funkcjonowało jakieś jego zdjęcie z dokumentów studenckich. Ja to w jakiejś teczce z nieopisanymi fotografiami w Centralnym Archiwum Wojskowym. To jest wydarta strona z jego legitymacji służbowej. Znaczy, Plezia służył od 1917 roku w strukturach radiowywiadu austro-węgierskiego, najpierw na froncie rosyjskim, później na froncie włoskim. Współpracował także jako sojusznik z wywiadem, znaczy z radiowywiadem niemieckim. Poznał tutaj i szyfry rosyjskie, i włoskie, i francuskie, i angielskie, więc w ogóle był jednym z najlepiej obeznanych. I nie wstąpił do wojska, on był nauczycielem, nauczyciele zostali zwolnieni ze służby, ale w czerwcu 1919 roku napisał raport na temat tego, co robił w wojsku austro-węgierskim. Raport został wydany przez Grzegorza Nowika jako załącznik do zanim złamano Enigmy. I raport ten bardzo szybko, mimo że tam autor pisze, że, znaczy Nowik pisze, że ten raport został zatrzymany w Krakowie, to nieprawda, raport bardzo szybko doszedł do Warszawy. Akurat zbiegł się w czasie ten raport z tymi pierwszymi sukcesami Kowalewskiego i później Plezia pisze: Kowalewski przyjechał do mnie, 3 dni żeśmy przesiedzieli, ja nauczyłem go wszystkiego, co tylko mogłem. I rzeczywiście od tego czasu ten geniusz kryptologiczny Kowalewski, który łamie na początku te szyfry rosyjskie sam, jako samorodek, później zaczyna strzelać to seriami. Więc dostał podstawę od Plezi. I Plezia w 1920 roku, już w sierpniu, z powrotem zgłosił się do wojska, został przyjęty, został mianowany jednym z szefów wydziału szyfrowego, kiedy Kowalewski pojechał zdobywać Krzyż Virtuti Militari, znaczy nie, albo kolejny Krzyż Walecznych do linii, bo było całą wojnę przesiedział w naczelnym dowództwie, więc te szlify bojowe mu się nie należały, więc z 6. Pułkiem Harcerskim początkowo miał się udać do Żeligowskiego, ale ten pułk w końcu znalazł się na Śląsku w powstaniu. Tutaj oczywiście też Grzegorz Nowik stawia tezę, że no czym innym Kowalewski mógł się zająć na tym Śląsku, jak nie szyframi niemieckimi. No nie zajął się, bo nie znał niemieckiego wtedy, a tam jeszcze nie było radiostacji, więc rzeczywiście on tylko się zajmował wtedy walką. I Plezia do 1921 roku z sukcesami kieruje tą naszą służbą szyfrową, odszedł do rezerwy, całą wojnę, znaczy cały okres międzywojenny przysłużył jako przepracował jako nauczyciel podczas II wojny światowej w ZWZ-cie i zamordowany przez Niemców w Auschwitz. No, to jest ojciec znanego profesora Mariana Plezi. Osobiście. Tak, więc bardzo zastanawiam się, dlaczego nawet w 1939 roku nie powołano go do wojska, do służby szyfrowej, czy też wręcz nie wykorzystano jego talentów kryptologicznych w okresie międzywojennym. Być może ze względów finansowych, jednak nasz wywiad był bardzo, bardzo biednym, bardzo biedną strukturą i nie mógł sobie specjalnie na to pozwolić.
Więc o ile Kowalewski jest znanym i wszędzie promowanym oficerem, któremu rzeczywiście za 19-20 rok należy się pomnik i tablica w każdym miejscu, to trzeba pamiętać, kto go tego wszystkiego nauczył. On był bardzo pojętnym uczniem, ale jednak bez Jakuba Plezi nie poszłoby tak łatwo. Jeszcze wrócę do poprzedniego zdjęcia. Aha, to nie to. Teraz, o, tu jest. Tak. Znaczy, bo ja to na Twitterze kiedyś się zażartowałem, to jest bardzo znane zdjęcie z domeny publicznej, które pokazuje oficerów biura szyfrów. To jest 1928 rok. Zdjęcie opisane jest oficerowie biura szyfrów podejmujący oficera marynarki japońskiej, od lewej strony Maksymilian Ciężki, od lewej, od prawej, przepraszam. O, tu Maksymilian Ciężki, a to ma być Kowalewski. Tak? A to ma być Kowalewski. Więc tak, to jest naprawdę Maksymilian Ciężki. To nie ulega wątpliwości. Kolejnych oficerów nie będę opisywał, bo chcę zamieścić te zdjęcia w swojej książce z podpisami, ale to nie jest Jan Kowalewski. To jest poprzednik Gwidona Langera na stanowisku szefa biura szyfrów, major Franciszek Pokorny. Też nieznany, do tej pory nierozpoznane zdjęcie. Znaczy jego było bardzo można łatwo zidentyfikować, mianowicie ma tutaj czterokrotnie krzyż walecznych. Jego poprzednik na stanowisku szefa biura szyfrów, czy jeszcze wtedy radiowywiadu, major Józef Grodecki, miał krzyż Virtuti Militari. Ten trzykrotnie krzyż waleczny, który tutaj widać. Więc tak. Dobrze. To już chyba teraz. Aha, to będzie ten później. Dobrze, więc teraz wracając do głównego zagadnienia, czyli szyfrów, czy radiowywiadu na odcinku niemieckim. Znaczy, oczywiście ja tutaj z automatu podałem tą nazwę, znaczy tę datę początkową, 1918. Wiadomo, że w 1918 jeszcze żadnych prób nie mogliśmy podjąć łamania szyfrów niemieckich, nawet na słuchu. W 1918 roku w listopadzie Wojsko Polskie dysponowało ledwie kilkoma radiostacjami. Ta najsłynniejsza centralna stacja radiotelegraficzna w Warszawie, umiejscowiona na Cytadeli, dawna niemiecka stacja, wybudowana w 1915 roku, która do 1918 służyła do... W zasadzie wszyscy w literaturze piszą do przesyłania dalej meldunków Oberostu. No jest to oczywista nieprawda. Oberost dysponował świetną siecią juzogramów, czy telefonów, nie musieli tutaj się posługiwać radiotelegrafią po tym, jak Austriacy wielokrotnie stwierdzili, że te szyfry Oberostu, czy szyfry niemieckie są łamane i w ogóle nie należy używać radiotelegrafii w żadnym wypadku, gdyż to jest dostarczanie informacji dla wroga. Mianowicie stacja w Warszawie, co może zaskoczyć wiele osób, służyła do nasłuchu basenu Morza Czarnego. I obok niej na Mokotowie została wybudowana wielka stacja pelengacyjna, która miała drugą w parze w Kownie. I właściwie wszystkie operacje marynarki austro-węgierskiej, czyli działanie tych dwóch, przepraszam, niemieckiej, czyli działalność tych dwóch okrętów ze eskadry dalekowschodniej detaszowanych, czyli Gebena znaczy krążownik liniowy Geben i krążownik lekki Breslau, które działały tam z powodzeniem przez cały okres I wojny światowej, w zasadzie sterowane były tutaj poprzez Warszawę. To jest zupełnie nieznany fakt. Myśmy w listopadzie 1918 roku przejęli tą stację goniometryczną na Mokotowie, nieco zdemolowaną sieć była, budka była, tam nie było wiadomo, do czego to służy, szukaliśmy drugiej, no bo żeby to wszystko funkcjonowało, to musi być druga stacja, bo to na zasadzie triangulacji się wszystko oblicza i ustala. No i szukano jej w Poznaniu, tylko co by mierzyła, jakby była w Poznaniu, no i później się okazało, że jest w Kownie, no więc poza naszym zasięgiem nic z tego nie wyszło. Myśmy pierwsze stacje goniometryczne
dopiero wypuścili na front w połowie, znaczy w kwietniu 1920 roku. Później całe trzy do końca wojny funkcjonowały. Natomiast poza tą stacją warszawską dysponowaliśmy bardzo silną stacją, o wiele silniejszą niż stacja warszawska, silną stacją w Krakowie, dawną austro-węgierską stacją na Słuchowu, która pomimo tego, że miała 5 kW, ta warszawska miała 1,5 kW, to miała o wiele mniejszy zasięg, ale austriacka tymczasowa, pobudowana w 14 roku tymczasowa, więc tymczasowo dostała do 18 roku, miała, od początku była wybudowana czy przeznaczona do nasłuchu, więc miała inaczej skonstruowaną sieć. Poza tym stacja, która została przyjęta w 1919 roku, zaraz na początku, stała stacja w Poznaniu. Stacja we Lwowie została zdemolowana w listopadzie 1918 roku. Na nowo żeśmy dopiero tą sieć tutaj odtwarzali. Jedną stację austro-węgierską mieliśmy w Lublinie, pozostałe komendy wojskowe, czyli austriackie, miały stacje, ale te stacje były złożone, niefunkcjonujące. Także dopiero pierwszą polową stację Wojsko Polskie wystawiło w styczniu 1919 roku. Do końca I wojny światowej w sumie chyba najwyższy numer to 28, ale nie więcej nigdy niż 20 znajdowało się na froncie, z których większość była przeznaczona do radio na słuchu. Oczywiście one także poza tym miały ubezpieczać łączność na wszelki wypadek. Jak coś się stanie, zerwą kable czy coś w tym stylu, to będą także tutaj przeznaczone do łączności. Więc to bieda z nędzą wychodziła w każdym miejscu, jak tylko można. I w związku z tym, znaczy to nawiążę teraz do tego kapitana Stanisława Jakubowskiego, tego kryptologa armii austro-węgierskiej, który był szefem grupy rosyjskiej w pewnym momencie po odejściu Pokornego z biura szyfrowego Armii Austro-Węgierskiej. On w 18 roku wojny zakończył w Kijowie. W listopadzie, jak wszystko się rozpadło, zaczął jechać do Warszawy. Po drodze zachorował na hiszpankę. Gdzieś upadł w pociągu. No, jako że miał na sobie mundur austro-węgierski, no to Niemcy go wzięli pod ręce. No, w końcu sojusznik, jechali z nim na Śląsk do szpitala. Po drodze udało mu się uciec z tego transportu. Dotarł do Krakowa, padł na miesiąc, jak większość oficerów. Wtedy łącznie z Piłsudskim był wyłączony na miesiąc przez tą hiszpankę. Wreszcie Rozwadowski go ściągnął do Lwowa, jak się dowiedział, że jest Jakubowski. Jakubowski, oglądając tą nędzę naszą, co tutaj jest, czyli nic. Dwie stacje na krzyż, nie ma żadnej stacji pielęgnacyjnej, nie ma ludzi, nie ma nic. No, powiedział, nie, ja nie wstępuję do Wojska Polskiego w ogóle, skoro ja tak to robiłem w Armii Austro-Węgierskiej, tak mi to świetnie szło, a wy tu nic nie dajecie, to pomyślicie, że jestem agent jakiś obcy i nie, wystąpił z Wojska Polskiego. W 20 roku znowu się zgłosił, ale został bardzo szybko wyreklamowany, on był prawnikiem wojskowym. Pod koniec, w październiku 20 roku znowu został zwolniony, w 24 roku umarł w Kamionce Strumiłowej. No i tak to taki był krótki życiorys, bo niecałe 40 lat dożył niedoszłego twórcy polskiego radiowywiadu czy polskiej kryptologii wojskowej. Natomiast on zostawił niezłe wspomnienia spisane tuż przed śmiercią, gdzie bardzo szczegółowo opisuje i przebieg swojej służby, przede wszystkim w armii austro-węgierskiej, no i także te niedoszłe początki swojej służby, czy też tworzenia radiowywiadu polskiego w 1918 i 1919 roku. Natomiast o ile szyfry rosyjskie żeśmy łamali w 19, 20 roku i dalej, to szyframi niemieckimi wywiad polski zajął się dopiero w 1923 roku. Z wielu względów, przede wszystkim finansowych, nie było możliwości zatrudnienia nowych sił pomocniczych czy też urzędników. Oficerowie, którzy byli przydzieleni do referatu D, tak się wówczas nazywała komórka szyfrowa, zajmowali się przede wszystkim szyframi rosyjskimi, gdyż to było dla nas wówczas najważniejsze. Niemcy były wtedy tak przyduszone
przegraną wojną światową, tudzież czuli na sobie cały czas oddech Francji, że nie stanowili dla nas jeszcze wówczas żadnego zagrożenia, więc całą siłę, cały wysiłek przede wszystkim finansowy, żeśmy kierowali na wschód. Także nie było stacji radiotelegraficznych, które było można skierować na zachód dopiero po tym, jak w 1922 roku została rozwiązana druga armia, która cały czas w Lidzie funkcjonowała, przygotowana do tego, że a już coś się zacznie znowu na wschodzie, więc dowództwo tego Rydza Śmigłego cały czas było przygotowane do rozpoczęcia działań bojowych. Po tym, jak okazało się, że nic tam nie będzie, zaczęto część stacji radiolokacyjnych, znaczy radiotelegraficznych i pelengacyjnych przesuwać na zachód. Też do jakichś wozów cyrkowych, porozwalanych budek, gdzie personel nie mógł wytrzymać, bo w zimie było minus 5 stopni, w lecie plus 30 stopni, nie było kartek papieru, ołówków. Radiostacje nazywano starymi Katarynami, które cały czas się rozpadały, więc to nawet nie był ten standard, który znano z armii zaborczych z 1918 roku. Dopiero w 1923 roku ustalono plan organizacji kompleksowego radiowywiadu skierowany przeciwko Rosji, przeciwko Niemcom. Mianowicie to miało być 6 plutonów stacji, to jak różne, czy grup wywiadowczych to pod takimi nazwami. Znaczy w 1939 roku to były stacje, ale to, że jest stacja, to nie znaczy, że jest jedna radiostacja, to jest grupa dwóch, trzech radiostacji, do tego stacji goniometrycznej i całego wyposażenia. Na zachód przede wszystkim stacja była umieszczona w Krakowie, w Poznaniu. Jedna na początku w Inowrocławiu, ale po zlikwidowaniu tak zwanej placówki Rozewie w 1925 roku, gdzie tymczasowo na okres letni wystawiano stację, która miała podsłuchiwać obszar Bałtyku, przesunięto pluton do Starogardu i to były trzy podstawowe miejsca, z których rozpoznawano Rzeszę Niemiecką. Tutaj z tą stacją w Starogardzie współpracowały stacje goniometryczne umieszczone w Wilnie. Łatwiej było, znaczy w ten sposób było można pomiary przeprowadzać na Bałtyku. I ten układ zapoczątkowany w 1923 roku na zachodzie przetrwał do sierpnia 1939 roku, gdzie stacje miały zostać wycofane na pozycje te mobilizacyjne. To oczywiście się nie udało, za szybko front przeszedł. Więc radiowywiad na odcinku niemieckim dopiero w 1923 roku otrzymał jakie takie środki, czyli te przestarzałe, jeszcze wycofane ze wschodu stacje radiotelegraficzne, zaczęto gromadzić literaturę, no i próbować rozwiązać to, co te stacje przyjmują. Okazało się to bardzo trudne z wielu względów. Przede wszystkim szyfry niemieckie zawsze stały znacznie wyżej od szyfrów rosyjskich. Poza tym przez kilka lat nie obserwowaliśmy tej działalności szyfrowej niemieckiej, więc wejście nagle na bardzo wysoki poziom było tak trudne, że do 1925 roku, co ciężki Maksymilian, przydzielono od 1922 roku do radiowywiadu, napisał, że nie łamiemy nic. My owszem, jesteśmy w stanie określić, że to są stacje policyjne, wojskowe, morskie, łapiemy sygnały, jesteśmy w stanie określić, ile tych stacji jest, gdzie są, co. Ale nie wiemy, o czym oni mówią. Więc zgłosili się do Francuzów, żeby choć trochę Francuzi nas tutaj podszkolili. No, rzeczywiście udało się nawiązać tą łączność, czy przeprowadzić pierwsze szkolenia. Skutek był taki, że w 1928 roku Franciszek Pokorny, który napisał wielki raport wówczas na temat reorganizacji radiowywiadu na odcinku zachodnim, napisał, że owszem, mamy sukcesy, łamiemy wreszcie te szyfry.
niemieckie, ale nie bardzo do tej pory mamy metodę łamania. Albo nam to wyjdzie, albo nie wyjdzie. A na czym polegało to, albo nam wyjdzie, albo nie wyjdzie? Więc jeżeli nam nie wyjdzie, to szyfr obowiązujący jeden dzień na zasadzie prób i błędów łamiemy w 4 miesiące, a on obowiązuje jeden dzień. I tutaj próbowano zatrudnić kryptologów, znaczy organizowano na Politechnice Warszawskiej kurs w 1926 roku. I to jest właśnie nieznany pierwszy kryptolog, który tak łamał albo nie łamał. To jest Stanisław Tolik. On i Wacław Neumann, to zupełnie zapomniane nazwiska kryptologii polskiej wojskowej. No niestety na niższym poziomie. To mimo, że to jest proto-Rejewski, to jednak on by nie złamał enigmy nigdy. No i nadal te prace funkcjonowały tak jak do tej pory. No, nie ma żadnej tutaj metody łamania, to się na wojnę nie nadaje, nic z tym się nie da zrobić. Trzeba zatrudnić matematyków. Ale jakich? No, profesorowie, no żadni profesorowie nie chcieli się już tutaj zgłosić do pracy, tak jak Mazurkiewicz i Sierpiński w 20 roku funkcjonowali. Zresztą Mazurkiewicz i Sierpiński okazuje się, że nie tylko w 20 roku, bo aż do 1924 roku pracowali nad szyframi rosyjskimi. Później się już zajęli tylko pracą naukową. Więc przeprowadzono kurs, wyłoniono kolejnych kryptologów. Tutaj w ogóle na odcinku rosyjskim to poza jakimiś najbardziej trudnymi szyframi pięcioliterowymi, czy też Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy też w ogóle używanymi bardzo, bardzo rzadko. Nie łamaliśmy nic, znaczy nie łamaliśmy tych szyfrów, a tak łamaliśmy, przepraszam, wszystko, bo do 1939 roku to w ogóle samo pasmo sukcesów. Jest pozyskiwanie bardzo dużo informacji, natomiast radiowywiad na odcinku niemieckim no albo coś trafi, albo nie. I tak jak w 1929 roku, bardzo surowo oceniający w ogóle wywiad jako taki, szef samodzielnego referatu Niemcy wówczas, major Antoni Szymański, w ogóle w swoim raporcie opisującym źródła, na podstawie których opisuje armię niemiecką, w ogóle nie odnotował radiowywiadu. Nie ma czegoś takiego. On informacje ma z prasy, on informacje ma z doniesień innych atasze, częściowo z wywiadu. No, nasz wywiad wtedy agenturalny też bardzo źle funkcjonował na Zachodzie ze względu na hermetyczność niemiecką. To było trudne do przełamania, ale w ogóle radiowywiadu nie zauważył. To nie tak jest, jak na Wschodzie są sprawozdania referatu Rosja czy samodzielnego referatu Rosja, gdzie rzeczywiście są rozpisane tabele, co było uzyskane przez wywiad agenturalny, co przez radiowywiad i rzeczywiście ten radiowywiad na odcinku rosyjskim dostarcza informacji o znaczeniu podstawowym. Owszem, to są ogromne ilości materiałów, których trzeba przejrzeć. Oni rocznie palą 40 tysięcy przejętych szyfrogramów. Tego nie archiwizowano, odcyfrowano, wyciągano interesujące informacje i to palono, więc do naszych czasów się nie miało szans zachować. Myśmy zachowywali tylko dokumenty czasu wojny, czasu pokojowego to przy okazji, więc tutaj jest bardzo, bardzo ówcześnie jasna dysproporcja pomiędzy odcinkiem rosyjskim a niemieckim. No więc w 1929 roku w Poznaniu, w związku z tym, żeby sprawę rozruszać, postanowiono zrobić kurs. Tutaj odsyłam też do artykułu Zdzisława Kapery, poświęconego temu kursowi, gdzie on daje główny ten dokument organizacyjny z 1929 roku, tam opatrzony własnymi uwagami. I na tym kursie zostali wyłonieni no, trzej nasi najbardziej wybitni, najbardziej znani kryptolodzy, Marian Rejewski, Henryk Zgalski i Jerzy Różycki. Oni jeszcze kończyli studia, byli uwiązani w Poznaniu, więc przy ekspozyturze numer 3 utworzona została ekspozytura Biura Szyfrów, w której pracując w godzinach wolnych od innych swoich zajęć,
podjęli się opracowania naukowej metody łamania tych szyfrów niemieckich, z którymi tutaj centrala sobie nie radziła. W tym czasie, znaczy tutaj też pojawia się w ogóle nieznane mi nazwisko, Stanisław Walter, on był pierwszym szefem tej ekspozytury Biura Szyfrów w Poznaniu. Nie wiem kto to, czy wojskowy, raczej urzędnik, bo w dokumentach on funkcjonuje bez stopnia wojskowego, ale nie wiadomo kto to jest. Jest i go nie ma, później się nigdzie nie pojawia. Po jego odejściu prawdopodobnie w 30 roku ekspozyturę przejął Henryk Zygalski i ona funkcjonowała do września 1932 roku, gdy postanowiono ją rozwiązać, a zatrudnionych w niej kryptologów przenieść do Warszawy, do komórki zajmującej się łamaniem szyfrów niemieckich. Znaczy, skutek był działalności tej placówki poznańskiej takiej, że depesze niemieckie szyfrowane tymi szyframi ręcznymi, ale wcale nie prostymi, które do tej pory łamano albo nie łamano, czyli łamano w jeden dzień albo w 4 miesiące, łamano teraz w 5 minut. No ale to trzeba było być rejestrem, żeby na to wpaść. Rzeczywiście metoda jest bardzo prosta, jak się ją zna. I do września 1939 roku myśmy łamali to na okrągło także, wbrew pozorom te informacje pozyskiwane z tych szyfrów, to szyfr ręczny, to one miały wiele nazw, ale Niemcy są tacy, że na ogół nazywają wszystko jedną nazwą, tam najwyżej coś się zmienia. Więc to jest szyfr ręczny, był łamany do września 1939 roku przez rotmistrza Stefana Żukotyńskiego, to też kryptolog wyszkolony na kursie radiowywiadowczym. Konkretny alkoholik, który w pewnym momencie 20 chyba 5 nagań, ale miał świetny umysł, trzymany był z tego powodu, że nikogo lepszego nie znaleźli na jego miejsce. To strasznie, strasznie Stefan Majer, szef Wydziału Wywiadowczego, ubolewał, że jak to jest, że żadnego wojskowego nie możemy znaleźć, który się zna na matematyce, no i musimy trzymać tego pijaka. No tak było. I go trzymali do września i rzeczywiście bardzo dobrze mu tutaj szło. Natomiast po przeniesieniu do Warszawy Rejewskiemu powierzono poza dalszym opracowywaniem czy rozwiązywaniem tych szyfrów ręcznych zajęcie się złamaniem nowego rodzaju szyfru, który pojawił się w armii niemieckiej w 1928 roku. Znaczy, pierwsze maszyny szyfrujące Enigma pojawiły się w marynarce niemieckiej w 1926 roku. Tutaj w literaturze panuje ugruntowany już w zasadzie pogląd, że Polacy nie zauważyli tej Enigmy w ogóle, bo nie zajmowaliśmy się Bałtykiem. No jest to zupełna nieprawda, gdyż Morze Bałtyckie żeśmy cały czas starali się podsłuchiwać z tego względu, że po pierwsze transporty pomiędzy Rzeszą a Prusami, czy Prusami a Rzeszą odbywały się przede wszystkim przez Bałtyk, więc basen Morza Bałtyckiego mieliśmy bardzo dobrze rozpoznany. Poza tym ćwiczenia wspólne floty niemieckiej i rosyjskiej w 1923-1924, które żeśmy obserwowali właśnie radiowywiadowczo, no zmuszały nas do tego, do wystawiania tej tymczasowej placówki Rozewie, która od 1923 roku na lato była tam na tym Rozewiu rozkładana, na zimę zwijana, bo nie było warunków, bo to jakiś namiocik, panowie by zamarzli. Natomiast w zimie podsłuch Morza Bałtyckiego, podsłuchem Morza Bałtyckiego zajmowały się okręty dokowane w Gdańsku. Wtedy tam Kaszub czy jakiś kolejny torpedowiec zajmował się tym nasłuchem, więc to było wszystko na razie improwizowane. Wreszcie w 1926 roku postanowiono wystawić regularną stację, regularny pluton w Starogardzie i on funkcjonował do września 1939. Więc nie tyle, żeśmy nie zauważyli tej wprowadzenia Enigmy, co nie wiedzieliśmy, co to jest, no bo żeśmy nic nie łamali wtedy morskiego, a szyfry, znaczy te szyfrogramy, pomimo że są zcyfrowane czy literowane innymi kodami, zewnętrznie wyglądają tak samo. To nie może być tak, że szyfrowany czy literowany innym systemem będzie wyglądał inaczej, gdyż obcemu radiowywiadowi się to ułatwi. Tak jak, no dam tutaj przykład, oficerowie
polskiego wywiadu afiliowany przy placówkach dyplomatycznych, dysponowali szyframi cyfrowymi. Natomiast placówki dyplomatyczne miały szyfr literowy. Więc zanim ten szyfr wywiadowczy, czy ten szyfrogram wywiadowczy został nadany normalnym kanałem, to musiał być zaliterowany, bo musiał wyglądać jak szyfr MSZ-owski. Więc ta depesza musiała wyglądać jak depesza MSZ-owska. Więc tutaj wszystko rzeczywiście musiało tak samo wyglądać. Więc nawet jak żeśmy to widzieli, to dla nas nie miało znaczenia. Nie udało się w tym czasie, to nawet Rejewski w tej sztafecie Enigmy wspomina, że no, nie było można. W 1928 roku wprowadzono Enigmę na użycie do użytku armii niemieckiej. No i tutaj rzeczywiście zaczęły się problemy, bo nawet przez te 4 miesiące nie udało się nic złamać. Ten szyfr zaczął wyglądać inaczej. Już nie było, widać było, że tutaj nie ma jakiejś frekwencji, że jest to generowany w inny sposób. No i w 1928 roku, tutaj pokażę dokument, raz gdzieś go znajdę. Jest to ten po prawej. Ja może mniej widoczny, ale ja nie chcę ruszać, żeby nie zniszczyć tego układu pięknego. Mianowicie jest to pismo firmy produkującej Enigmę w październik 1928 do pana Jerzego w Berlinie. Jest to agent polskiego wywiadu, gdzie mu oferują do sprzedaży Enigmę. Można kupić od razu. Bardzo długo zastanawiałem się, kto jest tym panem Jerzym, czy nie Jerzy Sosnowski, kierownik placówki Jęczy. No tak fajnie by, bo tak ładnie na filmie to było pokazane, jak Stockinger, no co to jest Enigma, to wezmę jedną sztukę, zobaczymy, co z tego będzie. To tak nie było. Według mnie Sosnowski nie kupił żadnej tutaj maszyny szyfrującej. I o tym, jak to były tajne sprawy związane z tym w ogóle z całą firmą, szyfrowaniem, niech świadczy fakt, tutaj dwa miesiące temu, jak prowadziliśmy to spotkanie o Sosnowskim, który przecież wyciągał plany mobilizacyjne armii niemieckiej. No, wedle mojej wiedzy z placówki Sosnowskiego nie dostarczono do Polski żadnego dokumentu związanego z Enigmą. Nawet Sosnowski nie mógł przeniknąć do tej centrali szyfrowej i wyciągnąć choć jednego kwitka. Nic, zero, po prostu nie udało się. Więc jak ja zobaczyłem październik 28, więc to jest początek największych sukcesów Sosnowskiego. No to mówię, jak nic, on. No niestety, jest to agent ekspozytury numer 3, pseudonim Matys. Na razie tylko tyle powiem, bo już wiem, kto to jest, jaki ma numer. I on rzeczywiście kupił tą Enigmę. I to jedną cywilną, drugą wojskową, więc te wczesne modele żeśmy mieli. Wtedy, kiedy Rejewski przystępował do pracy nad Enigmą, myśmy już nawet wiedzieli, czego szukać. My już placówki wywiadowcze, te referatu Zachód, placówki wywiadu głębokiego czy ekspozytury dostały polecenie szukania instrukcji, szukania tych dziennych czy periodycznych układów, bębenków, więc my wiemy już, czego szukać. Co więcej, w 1930 roku Langer, czyli nowy szef biura szyfrów, postanowił wycyganić trochę pieniędzy na budowę własnych maszyn szyfrujących. Mianowicie napisał, że możemy albo kupić od Niemców, ale oni nie będą nas czytać, ponieważ pozmieniamy okablowanie w środku, no i nie będą wiedzieli, jak to działa. Więc już mniej więcej wiemy, jak to działa, no bo mamy już te maszyny. Ale jednocześnie możemy spróbować zrobić swoje, no, działające na podobnej zasadzie, których nikt nie będzie łamał, gdyż jak on tam wylicza, że nadając przez 500, znaczy jeżeli te 60 maszyn, które jest tam potrzebnych, będzie nadawać codziennie po 5 telegramów, no to się najbliższe za 500 lat powtórzą. No więc już widzimy, że mniej więcej zanim Rejewski przystępuje do złamania, wiemy mniej więcej, jak to funkcjonuje. Przynajmniej, znaczy to jest taka też historia, że taka Enigma się nagle tutaj przypadkiem w urzędzie celnym pojawia, Palut i cała ekipa leci, to odrysowuje, Niemcy próbują wyciągnąć przez weekend. Ja tego nie mam w dokumentach żadnych, no tutaj wiadomo, dokumentów nie ma praktycznie, biura szyfrów, na szczęście.
nie ma. Natomiast o tym pisze Rejewski, o tym piszą wszyscy. Czy tak było? Nie wiem, tak mogło być, ale myśmy mieli inne egzemplarze. Ja znalazłem chociażby 4 egzemplarze funkcjonujące w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do 1939 roku. Są maszyny szyfrujące Enigma, nie wiadomo jaki model, ale są. Tutaj w sumie żeśmy pozyskali 4. Jedną żeśmy dorobili, które obsługiwały naszą sieć łączności pomiędzy centralą a ekspozytorami. Tylko z tych dokumentów nie bardzo wynika, jakie to były modele. No tu Zdzisław Kapera uważa, że to wczesne, handlowe. Może i tak, ale tutaj z tego dokumentu wynika, że oferują nam także dokumenty, znaczy maszyny wojskowe. One są tylko droższe o 200 marek i można je brać. I to są w miejscu, do wzięcia. Tam wymieniona pani Rinke, to jest Elsbeth Rinke, jedna z właścicielek tej firmy produkującej Enigmy, więc to było na rynku. Dopóki Niemcy nie zamknęli tego w 1932 roku, wojsko przejmuje, od tego czasu już się nie wydostanie, ale na tej zasadzie to było można pozyskać. Natomiast ten model, który zaczął rozpracowywać Rejewski, no to oczywiście już ten model z 1930 roku, więc to zapewne żaden z tutaj oferowanych, z którym nie mogli sobie poradzić ani Francuzi, ani wcześniej Ciężki, Michałowski, czy też Palut, którzy też zajmowali się kryptologią. I tutaj z pomocą wcześniej, w grudniu 1931 roku, pojawił się w Warszawie Gustave Bertrand, czyli szef francuskiego biura szyfrów zajmujących się szyframi na odcinku niemieckim, który poprzez agenta francuskiego, który był zatrudniony w niemieckiej komórce szyfrowej, dostarczył część podstawowych dokumentów, czyli opisu, czy układów na 2 miesiące, układów tych bębenków. Ja uważam, że bez tego też Rejewski by złamał. Pewnie nie w grudniu 1932 roku, tylko później, ale na pewno by złamał, gdyż to był Rejewski. I po tym pierwszym sukcesie w grudniu 1932 roku następuje właściwie proces dalszego poznawania maszyny, który zakończył się w czerwcu 1934 roku. Mianowicie przez 1,5 roku nasi kryptolodzy, poza tym, że łamali szyfry, wykonali 105 tysięcy kart, które opisywały układ 3 bębenków. Mianowicie każdy bębenek, znaczy to jest 26 liter do 3 potęgi, no to jest 17 tysięcy tam z haczykiem. 3 bębenki tak można ustawić, ich było 6. No to było 6 kombinacji, bo 3 można na 6 kombinacji ułożyć, to jest 105 tysięcy. To jest 105 tysięcy kart, więc to musiało dużo zająć. Ale tutaj wystarczyło złapać kilka depesz dziennie i w ciągu kilku minut było ustalone i mogliśmy czytać. I tak było do 1936 roku, bo Niemcy wtedy co kwartał zmieniali układ tych, co kwartał, przepraszam, żebym się nie pomylił. Tak, do 1 lutego 1936 kolejnych wirników zmieniana co 3 miesiące, więc do 1936 roku układ tutaj doskonale działa. Ja zaraz tutaj, oj, przepraszam, będzie, bo, o, tutaj mamy meldunek radiowywiadowczy za okres obejmujący 31 stycznia, 7 lutego, 14 lutego 1935. To jest akurat egzemplarz, który dostarczony był do referenta spraw morskich, komandora Czeczota, tam jest na górze, czytałem Czeczot. Tutaj podać do wiadomości referat 1, B, 2, 3, marynarka, czyli kto ma z tego korzystać. Tutaj jest oczywiście paginacja Centralnego Archiwum Wojskowego, tutaj liczby porządkowe samodzielnego referatu Rosja, znaczy Niemcy. Jest to bez wątpienia raport radiowywiadowczy
odszyfrowana, a tutaj najlepiej. Czy, przepraszam, przewinę, bo ja coś chcę ważnego pokazać. O, tutaj będzie po środku. Dobrze. Więc dlaczego jeszcze wrócę, dlaczego do czerwca 1934 roku? Mianowicie ja odnalazłem te raporty radiowywiadowcze z listopada, grudnia 1934. To jest 5-6, więc one mniej więcej miesiąc obejmują, więc tak w czerwcu 1934 roku ten katalog powinien już zacząć być, znaczy powinien być przygotowany i w tym momencie do samodzielnego referatu Niemcy zaczynają w ogromnych ilościach dochodzić te odcyfrowane informacje i to w takich, że nawet w pewnym momencie zaczyna się zastanawiać samodzielny referat Niemcy, czy tu nie ma jakiejś inspiracji niemieckiej. No bo skoro idzie coś za dobrze, no to no ale zaczyna im się wszystko potwierdzać. I w lipcu 1934 roku Ciężki i Rejewski dostają renumerację. Ja jeszcze w swojej książce w tym Polski Wywiad Wojskowy w 1939 roku napisałem, że nie znalazłem śladów renumeracji, no ale kilka lat minęło, posiedziałem jeszcze w archiwum, są te pieniądze, są wypłacane. Rejewski dostał 1500 zł w czerwcu 1934 roku, Ciężki 3000. To jest jedna z renumeracji, no to są duże pieniądze. Rejewski wtedy jako bardzo wysoko opłacany specjalista cywilny dostawał 440 zł, mieli mu wtedy podnieść na 600 zł. On w najwięcej bodajże w 1938 roku zgarniał 715 zł miesięcznie, a to i tak nie było najwięcej, ponieważ najwięcej dostawał Michałowski i Palut po 880 zł. To już są nie, prawie pułkownikowskie garze, więc to Stachiewicza zawsze doprowadzało do szewskiej pasji, że jakieś cywile muszą tyle dostawać tych pieniędzy. Natomiast tutaj specjalnie powiększyłem, znaczy bo na początku te raporty radiowywiadowcze poza surowymi odcyfrowanymi tymi meldunkami szyfrowanymi Enigmą zawierają także opisy. No, było to na tyle ich na początku mało, że mogła komórka szyfrowa jeszcze rozpisywać. Tutaj jest właśnie ta 50 o meldunku do trzeciego składu w Monachium. Jest to o tyle interesujące, że tutaj, no przepraszam, ja, na rogu nawet spotkało się to z dodatkową adnotacją. Mianowicie mniej więcej w tym samym czasie, kiedy już Sosnowski siedzi w więzieniu niemieckim, Stachiewicz, nie, to jeszcze nie Stachiewicz, przepraszam, to jeszcze Gąsiorowski. To jeszcze Gąsiorowski zarządził, żeby wywiad zobaczył, czy te dokumenty, znaczy żeby sprawdził, czy te dokumenty Sosnowskiego to są coś warte w gruncie rzeczy, czy Niemcy zrobili nas w konia. No więc Sobociński, szef samodzielnego referatu Niemcy, sporządził bardzo duże opracowanie organizacją Kriegsspiel, a obecny rozwój armii niemieckiej. No i stwierdził w nim, że w Niemczech na pewno powstanie trzecie dowództwo na poziomie armii. Bo do tej pory były dwa, tam Berlin czy gdzieś jeszcze kolejny w Dreźnie, w Hamburgu. I czyli dwa dowództwa armii czasu mobilizacyjnego. Natomiast w świetle nowego źródła informacji, podkreślam nowego źródła informacji, powstanie trzecie. A to jest Enigma. I on tu zaznacza. To jest doniesienie z Enigmy. Mamy już trzecie. No i Sosnowski przewidział, znaczy Sosnowski. Papiery Sosnowskiego wskazywały, że w styczniu 1935 to będzie. No i było. Więc to był jeden z kolejnych dowodów, że Sosnowski miał bardzo dobre papiery. A ja jeszcze teraz pokażę tutaj układ. O, zaraz to tak. A to można chociażby. Czy jest. Więc tu bez żadnej wątpliwości. To są charakterystyczne dla Enigmy i to dla Enigmy wojskowej. Szyfrogramy, mianowicie nadawca, odbiorca, numer kolejny, godzina, ilość, tutaj fala i wartość tych doniesień Enigmy nie tyle
nawet nie tyle było ważne, co jest w środku, tylko często adresaci. Jeżeli ktoś do kogoś pisze, to znaczy, że to i to jest. Więc już w ten sposób, taką mozaikową metodą było można opisywać armię niemiecką. Oczywiście z treści też notowano różne rzeczy, tylko jak zwykle personel nasz był za mały, tak ten ewidencyjny, że nie było można wykorzystać wszystkiego i bardzo dużo tych dokumentów czy tych informacji zawartych przepadało. Ale to sprawy już nie związane z radiowywiadem, tylko z nicością naszego biednego wywiadu, który miał za mały budżet. No więc jak widać, tego jest bardzo dużo. Znaczy wcześniej niż od czerwca 1934 roku chyba ja nie widziałem dokumentów. Tutaj jest 1934, to jest jeden z najwcześniejszych, czerwiec 1934, składający się z dwóch telegramów przekaz. Nie wiem, chyba u Zdzisław Kapera też zamieszczał jakieś w swoich opracowaniach, ale chyba też nie wcześniejsze. O, i tutaj jest ocena materiału nadsyłanego przez Biuro Szyfrów. To jest z lutego 1935 roku. Bardzo ważny dokument, a także w zasadzie jednostkowy, gdyż sprawozdania samodzielnego referatu Niemcy nie zachowały się zupełnie, więc nie wiemy, jak oni w gruncie rzeczy to oceniali. Tutaj można, jest dobrze. Tak, no więc jak widać, są używane do skorygowania, uzupełnienia, stanowią bardzo ważne źródło informacji i że tutaj oczywiście, że pochwała jest dla Ciężkiego i Michałowskiego, tutaj nazwisko Rejewskiego, tudzież innych kryptologów się nie pojawia, oni byli utajnieni poza tym. I takie informacje, znaczy do 1936 roku to są dostarczane bez przerwy. Ja bodajże najpóźniejszy, a to ten komputer, przepraszam, podam datę, najpóźniejsze takie sprawozdanie radiowywiadowcze to znalazłem z 16 stycznia 1936. I to jest na pewno dekryptaż wojskowy. 1 lutego została wprowadzona zmiana układu bębenków. Znaczy układ bębenków co miesiąc, wcześniej był co kwartał. Więc to już skomplikowało trochę sytuację. Natomiast od 1 października 1936 zmiana układu bębenków była codzienna. Więc tutaj Polacy zaczęli kombinować nad tymi systemami, znaczy nad maszynami ułatwiającymi czy przyspieszającymi proces dekryptażu, czyli te słynne bomby, czy też cyklometry. Więc wszystko bardzo dobrze szło. Do 15 września 1938, kiedy został wprowadzony nowy system szyfrowania w wojsku i w Luftwaffe. Także produkując tutaj dodatkowe tak zwane płachty z Zygalskiego, było można nieludzkim wysiłkiem łamać to jeszcze do 15 grudnia 1938 roku, kiedy Niemcy wprowadzili czwarty i piąty bębenek. No i się zrobiła aż taka kosmiczna ilość kombinacji, że tutaj już była potrzebna maszyna Turinga prawie, ta, którą mieli w 1940 roku. Jeszcze 1 stycznia 1939 nowa liczba wewnętrznych takich przełączników, która zwiększyła ilość kombinacji czy załamania tego sygnału do 10. Także od tego czasu wojsko w zasadzie łamaliśmy, tylko jak się w tym układzie pojawiły trzy te pierwotne bębenki. No więc jak Rejewski pisze, raz na 10 razy udało się. Raz na 10 razy, więc gdzieś to powinno być. Ale z tego okresu dysponujemy także szeregiem dekryptarzy. Zaraz, przepraszam, już tu nastawiam. Tak. O, tu są tak zwane ważniejsze szyfrogramy. I teraz to jest 19 września 1938. Więc 15 września 1938 w teorii powinniśmy przestać łamać Enigmę. Natomiast najważniejsze telegramy, to jest najważniejsze pytanie, czy to jest Enigma. W zasadzie wszyscy, którzy to widzą,
którzy widzą ten dekryptaż, uważają, że tak. No jest tutaj nawet widać, że to jest do inspektorów policji porządkowej i nawet sam Reichsführer SS, czyli z biura Himmlera. No, czyli nie wojsko, to już wiemy, czyli to nie są te wojskowe, które się zmieniły. SD, czy też Służba Bezpieczeństwa, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dysponowało, znaczy nie wprowadziło wówczas tego systemu nowego i jeszcze szyfrowało starym systemem. Tutaj ja ze Zdzisław Kapera konsultował się ze swoimi znajomymi na Zachodzie, specami od Enigmy, którzy uważają, że jest to Enigma z starszych wzorów. Niestety wiedza nasza ogólna na temat szyfrów niemieckich jako takich do września 1939 jest żadna, można powiedzieć. No wszystko, co Niemcy używali, to jest Enigma dla wszystkich. To nie jest prawda, ale nie ma takiej książki szyfry niemieckie do 1939 roku. Co, kto i kiedy używał. Bo jest to niemożliwe, żeby wszystko to, co tam było, to była Enigma. Nie wiem, ja to tylko tak pokazuję jako ciekawostkę. My cały czas to łamiemy. Cały czas to jest do sierpnia 39. Łamiemy te dokumenty, znaczy łamiemy te szyfrogramy, ale właśnie nawet w sierpniu 39, kiedy wyraźnie jest, nawet Rejewski w swoim tym sprawozdaniu pisze, że po 1 sierpnia 39, kiedy SD wprowadziło system szyfrowania taki jak w armii czy w Luftwaffe, no nawet to źródło nam wyschło. Ale to ja zaraz coś pokażę. Teraz jeszcze, nawet jeżeli to nie była Enigma, to z tego rodzaju dokumentów, przepraszam tutaj, tak mi się rozjechało. A może tu już? Nie. O, nawet tutaj z tego dokumentu, który nawet jeżeli nie był szyfrowany Enigmą, to jest raport z terenów okupowanych przez Niemcy w Czechosłowacji, ale nawet tutaj Leśniak zaznacza, że jest potwierdzenie 18 Korpusu. Nawet jeżeli nie jest to Enigma, to z tego rodzaju przekazów było można także wyciągnąć informacje ściśle wojskowe. Tutaj widać, że 18 Korpus pojawi się jutro w Znojmie, przejmie obszar 17 Korpusu. No i przypisana do niego policja porządkowa z 17 Korpusu zostanie podporządkowana 44 Dywizji. Więc tego rodzaju to też także są bardzo duże ilości zachowanych, w ogóle niewykorzystane w literaturze są tego rodzaju przekazy. Natomiast ja się w ogóle zastanawiam, jak to wykorzystać. No co innego jest opisywanie działań bojowych, a tutaj, nie wiem, tabelę zrobić, coś takiego. Znaczy myśmy cały czas mieli wgląd w te dokumenty. O, i tutaj jest taka słynna akcja wysiedlenia z terenu niemieckiego obywateli polskich narodowości żydowskiej, którzy nawet w Polsce nie byli po 18 roku, mieli tylko obywatelstwo i tam mieszkali. Myśmy mieli wgląd w całą tą akcję właśnie przez dekryptaż tych dokumentów skierowanych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, co, gdzie, kiedy, ilu ich przyjedzie na granicę. Więc to było z wyprzedzeniem dużym do nas docierało. I to jest już 28 października 38, więc to tak. To może wrócimy, o, to przejdziemy do 39 roku, bo to będzie ciekawsze. Może bardziej. Mianowicie cały czas to jest. Więc to jest jedyny zapis na takim dziennym meldunku sytuacyjnym Wicher. Mianowicie to przyjęło się, że jest to tajna operacja Wicher, czyli dekryptaż Enigmy. Znaczy, i tak nawet swoją książkę Kozaczuk nazwał tajna operacja Wicher. Zresztą książkę Kozaczuka polecam, wydanie niemieckie, bo jest najpełniejsze z 89 roku. Chyba za 10 euro można kupić na Amazonie i ono jest najlepsze. Natomiast jest to jedyny taki dopisek Wicher na tym meldunku sytuacyjnym. Mianowicie wprowadzając to do
dziennego sprawozdania sytuacyjnego. Oznaczano tam placówki no, po kolei, Polo, Toro, Jur. No i nagle była placówka Wicher, z której były tego rodzaju informacje. Więc to jest jeden. A sam dokument sam w sobie jest o tyle interesujący. Mianowicie Ciężki napisał, że udało im się pozyskać instrukcję niemiecką. I tutaj to jest chwilę przed okupacją reszty Czechosłowacji na krótkich falach. I później pokażę, że to bardzo ważny przekaz. Na krótkich falach w grupie stacji SA praca nadal ożywiona z liczną wymianą depesz KR, KR, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Znaczy KR to jest skrót od Krieg, więc to już są typowe mobilizacyjne, dowództw mobilizacyjnych. Wcale nie jestem przekonany, że to SA, gdyż takie to już powinny dowództwa wyższego szczebla nadawać. No myśmy to rozpoznali jako SA, ale dokładnie te same, takie same stacje, znaczy tego rodzaju stacje, ja przejdę od razu do sierpnia 39, to będzie tak, już, czy to będzie to, o, tu mamy na falach, oj, przepraszam, aha. Mniej więcej idzie. Dobrze, idzie, nie idzie. A, już wiem. Jest. To jest 26 sierpnia, więc już w zasadzie Niemcy zaraz do nas wchodzą i nasz radiowywiad notuje. W grupie SA na falach krótkich pojawiła się nowa stacja, którą notowano pierwszy raz w dniu 15 marca przy wkroczeniu wojsk niemieckich do Czechosłowacji. Czyli dokładnie to, co pokazywałem tam z 15 marca. Więc tu poprzez radiowywiad mamy pewność, znaczy mamy, no widzimy to samo. To my mamy teraz pewność, bo zawsze trzeba interpretować, co oni wtedy, nad czym oni się zastanawiali, że pojawia się coś mobilizacyjnego. No to 26 sierpnia to my już wiemy, że zaraz coś będzie. I nawet na tych na falach eteru widać dostarczają nam, radiowywiad dostarcza tych informacji. Natomiast zwracam także uwagę, że tutaj wyżej widać, my notujemy cały czas te stacje, gdzie one są, to są dzienne meldunki. Natomiast my nie czytamy, nie wiemy, co to jest. Po prostu są. Tutaj jest Sobecki Franciszek, czyli szef stacji G w Pyrach. I tak w 39 roku tutaj praktycznie radiowywiad nie dostarczył żadnych informacji ważnych z punktu widzenia ugrupowania i dyslokacji armii niemieckiej. To jest taka zakorzeniona w historiografii czy w literaturze wersja, że tego 25 sierpnia złamaliśmy, to Jan Stanisław Ciechanowski, Jacek Tybinka, później Andrzej Żak pisze, złamaliśmy tę enigmę, bo rzeczywiście Ciężki pisze 25 sierpnia, złamaliśmy enigmę wojskową i dzięki temu poznaliśmy w ogóle rozplanowanie armii niemieckiej nad granicami. No nic takiego nie miało miejsca. Znaczy owszem, złamaliśmy. Ale złamaliśmy zupełnie co innego. Teraz ja do tego już dochodzę. Przepraszam, czy to? Mi się trochę poprzestawiało. Aha. Nie, to. A, tu. Jest. Już. O, już powiększam. Jest. Znaczy, i to jest właśnie ten nieszczęsny 25 sierpnia. Zapisane nawet po niemiecku, przecież nikt tego nie tłumaczył na polski. Znaczy, ja ten fragment górny wysłałem dokładnie o to w grudniu 2017 roku do Marka Grajka. Pozdrawiam go bardzo. Żeby mi powiedział, czy określił, no niby specjalista od enigmy, czy jest to enigma, czy nie. No w zasadzie nic mi nie odpowiedział, tylko w styczniu 2018 roku opublikował to, ten właśnie fragment.
Dokładnie to. Wszystko wskazuje na to, że może być to enigma. Powiem w ten sposób, że może. Czyli jest to nawet papier inny niż wszystkie inne dekryptarze, które znalazłem. Gruby, nie taki cienki, żółty. Taki gruby, na którym w 1934-1935 roku zapisywano dekryptarze enigmy. To jest numer porządkowy 2714 i tak dalej, nadany przez Polskie Biuro Szyfrów. Znaczyłoby to, że to no, dużą ilość żeśmy złamali. Czy w 1939 roku? No na pewno nie tego 25 sierpnia. Czy to dotyczy 1939 roku? Nie mam pojęcia. Jest to dokument, znaczy jest to szyfrogram, tutaj ten 2714, jako jeden jedyny wykorzystany w wyciągu w sprawozdaniu dziennym 171 z 29 sierpnia 1939. Tak w ogóle na naszej komórki ewidencyjnej ten przekaz nie zainteresował. Układ jest charakterystyczny dla enigmy, dla zapisu enigmy, czyli stacja nadawcza, tutaj bardzo, bardzo pilne, Berlin, numer kolejny tego przekazu, godzina 20, czyli nadania, części składowe, ile tych telegramów było, ile miały liter. Tu jest stacja nadawcza i długość fal 755, to jest stacja Reichsführer SS, na takiej długości nadawała w Berlinie. Jest tu Reichsführer SS, pisze do podległych sobie urzędów o konieczności wprowadzenia służby kurierskiej i wypłaty zapomóg dla urzędników. I to ten tutaj jedyny fragment, który został wykorzystany w sprawozdaniu. Tak, w ogóle radiowywiad nie był zainteresowany, znaczy wywiad nie był zainteresowany wykorzystaniem tego dokumentu w żaden sposób. No jak widać, on zawiera do 2719, no ale to ładnie, że jest, ale jest to praktycznie. Znaczy, poza tym, że to jest chyba enigma, to bez znaczenia wywiadowczego. A dlaczego powiem, że chyba enigma? Już, przepraszam, znajdę, bo muszę znaleźć 25. O, mam, 26. Ja taki artykuł napisałem. Jest. I tutaj mamy 26 sierpnia, więc dzień później. No i jest powrót do poprzedniej formy, czyli takiej, której ja nie mam wątpliwości, mam wątpliwości największe, czy to jest w ogóle enigma, czy nie. Tamten, co wygląda jak enigma, to jest 25 sierpnia, to jest 26 sierpnia i wracamy do poprzedniego układu. Nie wydaje mi się, że byłoby tak, że 25 sierpnia Niemcy nadają enigmą, a później się okazuje, że gdzieś tej enigmy w jakimś urzędzie nie ma, więc wracają do poprzedniego szyfru. Chociaż kto wie. Tak mogło być, bo tutaj znowu Reichsführer nadaje do inspektorów Policji Porządkowej w Szczecinie, Dreźnie, Wiedniu, Hamburgu i Hanowerze, że w tych wymienionych ośrodkach, znaczy z tych wymienionych ośrodków powinien oficer nadający się na adiutanta zostać skierowany do wyższego dowódcy SS i Policji i podać jego imię. No więc to jest wyraźne przygotowanie do wojny, szczególnie, że myśmy takich przekazów tego rodzaju, że coś się stanie 26 czy 25, to nawet tutaj gdzieś mam, przepraszam, już o, jest na samym dole. Tutaj, że czwarty kurs wyszkolenia w policji i to jest 23 sierpnia, że czwarty kurs wyszkolenia w policji zostaje anulowany i mają natychmiast wracać. 1 września jest anulowany, mają natychmiast wracać i w ogóle nie podejmować go. Aha, wyżej, dobrze. Więc, przepraszam, odwołam się jeszcze, jak te szyfry się nazywały, to dokładnie. Nie ten komputer. Już znajdę. To jest niewydana książka moja, ale chcę dokładnie
Już mam. O, więc odnaleziony ostatni pokojowy rozdzielnik z 1 lipca 1939, to szef niemieckiej policji, czyli tutaj Reichsführer SS występujący jako szef policji, należał do grupy administracji cywilnej. W łączności radiotelegraficznej z podległymi jednostkami organizacyjnymi wykorzystywane były szyfry ręczne, urzędowy szyfr ręczny i urzędowy szyfr pomocniczy. A z dowództwami SS i policji urzędowym szyfrem maszynowym, czyli Enigmą. No tutaj wynika, że to są z administracji cywilnej, więc to by wskazywało na to, że to nie jest Enigma, no ale jest już 26 sierpnia, więc to jest już po Jabłonkowie. Niemcy mieli wejść do Polski za pierwszym razem do 26 sierpnia, więc jak mówię, nasza wiedza na temat szyfrów niemieckich jest jeszcze zbyt mała, żeby to opisać, a ja się tutaj specjalnie w związku z tym nie spieszę, żeby dopóki nie rozpoznam tego do końca. Więc to jeszcze mam kilka szyfrów, znaczy już się robi. Morskie, czy tutaj? Widzicie, myśmy cały czas ten obszar Bałtyku. Myśmy cały czas ten obszar Bałtyku namierzali. I byliśmy w stanie rozpoznać te okręty. I znowu tutaj moja wymiana zdań ze Zdzisławem Kaperą była. Co łamiemy? No on uważał, że łamiemy Enigmę, bo Enigma jest na każdym okręcie i rzeczywiście z tych, czy nawet najmniejszym, rzeczywiście z tych przekazów wynika, że my znamy plany, więc co się ma dziać w przyszłości, że ten płynie i odbędzie tam ćwiczenia, więc to czytamy. Nie tak, że tylko stwierdzamy fakt, że gdzieś przepłynął okręt, został namierzony czy coś w tym stylu, więc znamy przyszłość, więc musimy czytać. Ja po prostu nie wiem. Tu jesteśmy w stanie, odcyfrowane, przejęte, jesteśmy w stanie opisać, co te skróty znaczą, że tu jest szef torpedowców, tu szósta flotylla torpedowców, więc to mamy wszystko połamane. Tu mamy jakiś tekst. Tylko jaki? To jest 16 sierpnia 1939. Czy to był? Po prostu nie wiem. Może także było fonią nadane. No, różne informacje są przekazywane przez radiostację. Niekoniecznie Enigma. Ja uważam, że nie łamaliśmy wtedy Enigmy morskiej żadnej. Ja, szczególnie, że znaczy, mamy wgląd nawet w te przekazy nadawane na pancernikach. No to co, na kutrach torpedowych mogę przyjąć jeszcze, że były stare modele Enigmy, ale no co na rajderze, który wychodzi, bo łapiemy przecież, że nagle nam zaczynają znikać 25-26 sierpnia, zaczynają nam znikać okręty, gdzieś tam idą przez kanał Kiloński i cisza. I się nasz radiowywiad zastanawia, no dobrze, są w porcie, no to jak są w porcie, to nie będą na Bałtyku, więc jak nie będą na Bałtyku, to znaczy wojny nie będzie, a one już lecą na Atlantyk, bo są przygotowane na 1 września 1939, że mają zająć swoje pozycje. No i przecież co się skończyło później pod Montevideo w grudniu 1939 roku. Czy tutaj kolejny? No też jesteśmy w stanie opisać dokładnie, kto do kogo, co i po co. Ale czy jest to przekaz otwarty? Czym zaszyfrowany? Nie, niestety nie dość, że akta biura szyfrów no, nie ocalały. Przepraszam. To niestety wielu z tych oficerów no, albo skończyło życie podczas II wojny światowej, albo nie zostawiło nic poza suchą relacją z 1940 roku. Nie napisało wspomnień, nie ma korespondencji, nie ma spuścizn takich, jakie są, czy jakie funkcjonują na Zachodzie. Nie przypuszczam, żebyśmy kiedyś więcej się dowiedzieli. Nie wiem, w archiwa rosyjskie tutaj, nie, w tych materiałach oddziału drugiego, które są przechowywane w Moskwie, tam niestety nie ma nic. Tam jest bardzo, bardzo dużo materiałów dotyczących 20 roku, czy przełomu lat 20 i 30, ale na odcinku rosyjskim. Na,
na odcinku niemieckim? Nic, po prostu nic. Tak jak przygotowania same mobilizacyjne. Dlaczego we wrześniu 39 w ogóle ten nasz radiowywiad nie odegrał żadnej roli? To jest w ogóle kolejne zagadnienie. Znaczy przyczynił się ku temu na pewno w dużym stopniu Wacław Stachiewicz, który w 37 roku, jak dostał propozycję sformułowane przez Biuro Szyfrów czy Oddział II budowy sieci 30 plutonów radiowywiadowczych, jak usłyszał, że te maszyny ma znowu robić AWA, czyli prywatna inicjatywa, a on jako etatysta i propaństwowiec, jak słyszał, prywatna inicjatywa, to mu się robiło niedobrze, powiedział nie, w żadnym wypadku. Będą to Fiaty, radiostacje N2 produkowane przez polskie zakłady tele i radiotechniczne. No ale one nie mają mocy przerobowych, bo robią dla armii. Więc jak zrobią tą sieć dla armii, no to zajmiemy się radiowywiadem. Na kiedy to będzie zrobione? Na grudzień, 42. W porządku. No więc dlatego nie mieliśmy. Mieliśmy tylko dwie grupy radiowywiadowcze doświadczalne, grupa C i M. No wcześniej to było wypróbowane na Zaolziu, tam powstała grupa podsłuchowa Czechy czy też Południe. No więc te grupy, dwie podsłuchowe, we wrześniu 39 ruchome były. Był jeden pluton radiowywiadowczy przy Armii Kraków i to wszystko. Natomiast wszystkie pięć armii miały pełną obsadę oficerską. Mianowicie w każdym oddziale drugim był oficer zajmujący się szyframi obcymi i łącznością. No i tutaj też jest kłopot. To powinno być 11, nie, 10. Mamy 10, tak, bo rezerwowanie nie, ale samodzielnie, dobrze, 12, bo jeszcze samodzielna grupa NARW. No więc tutaj od wielu w zasadzie lat próbuję ustalić nazwiska, kto tam został powołany. Na zasadzie eliminacji tych wszystkich wyszkolonych czy praktyków, no nie ma już nazwisk. Więc prawdopodobnie jacyś staną w spoczynku pospolitego ruszenia, no mówiąc kolokwialnie, a nieładnie, trupy 60-letnie zostały pociągnięte. Też dokumentów nie ma. No nie można ustalić tutaj, ja z Ryszardem Rybką, specem nad specami od obsady personalnej Wojska Polskiego we wrześniu 39 i wcześniej próbuje dojść do tego, no i mamy straszne kłopoty. Mamy po jednym oficerze, no nawet w pewnym momencie zaczął zastanawiać się, czy może nie zredukowano w jakiś sposób tej obsady, no skoro mamy jednego wszędzie, a nie mamy tego drugiego. No ja jednak uważam, że mimo że oni tam wiedzieli, że nie będą nic robić, bo nie mają radiostacji, to jednak powoływano ich wszystkich, bo tego wymagały procedury mobilizacyjne. Natomiast w 1939 myśmy dysponowali tylko jednym komponentem tej całej sieci, stacjami stałymi, czyli tymi plutonami, stacjami, które miały zostać ewakuowane na nowe pozycje, na pozycje opisane w 1938 roku jako bezpieczne mobilizacyjne. No tak się stało, że nikt oczywiście nie przewidział, że czwartego dnia Niemcy będą próbować wejść do Warszawy przez Ochotę. I to znowu, że nie wywiad czegoś nie przewidział, że to wina wywiadu. Nie, to przecież i Pragłowski, i Kutrzeba, i nawet Rowecki pisali w swoich dziennikach czy w opracowaniach. No jeśli będzie tak strasznie źle na tym froncie, że Niemcy dadzą nam łupnia, no to za 3 miesiące będziemy się bronić na linii Wisły. Za 3 miesiące. No w zasadzie czwartego dnia było po sprawie. No więc te stacje i to najwybitniejsze umysły polskiej wojskowości, nie to, że tam jakiś podoficer, znaczy podporucznik rezerwy, tylko najwybitniejsze umysły tak przypuszczały. Więc te pozycje mobilizacyjne dla stacji były tak przygotowane, że one się wycofają i będą dalej działać. Więc myśmy nie mieli w linii żadnej stacji przy dywizji nasłuchowej, w armii. Te oderwane od wszystkiego, bez łączności własnej, które się natychmiast podczas głębokiego wycofywania rozpadły, ta sieć się cała rozpadła. I pozostały te nieszczęsne stałe, które były przenoszone i nigdy ich już nie
odtworzono, nie odbudowano, nie rozstawiono. Natomiast także się zastanawiano, nie pamiętam już kto w jakimś artykule, dlaczego tych stacji ze wschodu nie odwrócono na zachód. No, w teorii przecież nawet nie było trzeba masztów obracać, no bo sieci radiowe w każdą stronę. Można z każdego punktu. No po pierwsze, zupełnie były inne procedury nadawania w armii niemieckiej niż w rosyjskiej. To raz, poza tym jednak nie było można pozostawić bez dozoru radiowego wschodniego sąsiada. Oczywiście niewiele to dało, gdyż te mobilizowane oddziały armii sowieckiej no nie nadawały, zachowywały ciszę radiową. I to także 17 września no, weszli specy od nasłuchu, zabrali się i część uciekła do Rumunii, a część na Litwę. I to, a biuro szyfrów odbyło całą ewakuację do Rumunii. I później natychmiast najważniejszych oficerów i najważniejszych urzędników Francuzi zabrali do siebie, gdzie rozpoczęli działalność. Natomiast do 1936 roku biuro szyfrów mieściło się w Pałacu Saskim i w 1936 roku oddano do użytku tak zwaną stację G. Tutaj korekta do ustaleń Turinga, czy do tego, co napisał, on nazywa ją jedynką. Nie, jedynka to była stacja na Cytadeli. G od główna to stacja w Pyrach, wybudowana za 1,5 miliona złotych. Centrum radionasłuchu, centrum radiowywiadu, laboratorium łączności, laboratorium radiowe. No, ogromna ta inwestycja. Zresztą Turing zamieszcza takie zdjęcie jakiegoś baraczku, czy też bunkra, w którym mieli pracować ci nasi kryptolodzy. No, podczas wojny to na pewno tak oni pracowali w zupełnie lepszych warunkach. Tam dzisiaj archiwum, znaczy na tych fundamentach jest archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I tyle tam zostaje. No, tablica chyba jest, ale dla publiczności niedostępna. Tam nie można raczej wejść. I ta stacja tutaj też jest, to nawet chyba Zdzisław Kapera o tym pisze, że jak to przecież Niemcy tam weszli dopiero pod koniec września, to ona mogła służyć do obrony, być wykorzystana podczas obrony w Warszawie w 1939 roku. No w zasadzie tak, tylko jakby zaczęła nadawać, Niemcy też mieli bardzo dobry, sprawny radiowywiad. Aczkolwiek w 1939 roku niewiele się różnił jeszcze od naszego, to nie jest 1942, 1943 do 1945, więc te dokumenty radiowywiadu niemieckiego, które są z września 1939, no to na naszym takim stosunkowo tepolowe, niskim poziomie. Więc tutaj ja się akurat z Kaperą nie zgadzam. To że wysadzili, to w porządku. Tutaj też wszyscy piszą łącznie z Markiem Grajkiem, że maszty, czy w ogóle ten system chowania masztów gdzieś do jakichś bunkrów. Niemcy podczas II wojny światowej oglądali, że to jakiś był wzorcowy ośrodek radiowywiadu. Nie wiem, na jakiej zasadzie te maszty miały się chować, jak były wysokie miały być, jak miały być te głębokie, te schrony na te maszty. Wreszcie, czy to miały być maszty prętowe, znaczy jak oni to sobie wyobrażali autorzy, którzy to opisywali. Mianowicie ja znalazłem plany i całego ośrodka, i kto go miał projektować, i tam do ostatniej śrubki jest wyliczone wszystko, łącznie z inżynierem, z imieniem, nazwiskiem inżyniera. I te plany masztów są. Mianowicie są to 40-metrowe maszty. I to jest jedyna rzecz, która się zgadza. Tyle, że są to prętowe, kratownicowe, takie w typie tych masztów wysokiego napięcia, łamane na wysokości 25 metrów na bok. Ta ostatnia 15-metrowa najwyższa część miała być po prostu składana na bok, nawet nie wpuszczana gdzieś tam do środka. No i takie trzy maszty były, 40-metrowe, z daleka widoczne, więc
więc to tak wyglądało. Natomiast ten cały ośrodek był tak zakonspirowany głęboko, że nawet pracowników z Warszawy, którzy codziennie dojeżdżali, dowożono tam autobusem specjalnie kupionym przez biuro szyfrów, który był wymalowany jako autobus PKS-u, no po prostu liniowy jechał i ich dowoził. Więc to taka była konspiracja. Tam do PIR przeniesiono całe biuro szyfrów, czyli 4 referaty. Pierwszy, który zajmował się własnymi szyframi, drugi szyfry rosyjskie, drugi nasłuch na Rosję, trzeci szyfry rosyjskie, czwarty szyfry niemieckie i radiowywiad na Niemcy. Tutaj taki ten podział, znaczy od razu wskazuje, co było ważniejsze, czyli na Rosję drugi i trzeci. No niby tak, tylko Graliński, który był szefem szyfrów rosyjskich, nie nadawał się na żadnego szefa, bo on tylko łamał te szyfry, ale specjalnie się nie mógł tutaj pochwalić zdolnościami administracyjnymi czy organizacyjnymi, więc to tak ułożono. Natomiast na tych oficerów biednych, bo w gruncie rzeczy biuro szyfrów brzmi dumnie i szumnie, ale to jest 6-7 oficerów plus ogromny personel pomocniczy. Ale ciężki poza tym, że był kierownikiem referatu czwartego biura szyfrów, czyli szyfry i radiowywiad na Niemcy. Był zastępcą Langera, zajmował się organizacją sieci łączności wywiadu własnej, zajmował się wyposażeniem w szyfry placówek kontrwywiadu, nadzorował organizację kontrwywiadu radiowego. Tu dopiero w nowej organizacji referatu, znaczy biura szyfrów, dodano referat piąty. Ja się w książce zastanawiałem, co to, no może wreszcie chcieli podzielić i odciążyć tego biednego, ciężkiego. No właśnie nie chcieli, referat piąty to miał zajmować się kontrwywiadem radiowym. Przy każdej placówce, przy każdym samodzielnym referacie informacyjnym miała powstać drużyna kontrwywiadu radiowego. Znaczy w 1939 roku oczywiście one były. No, niestety obsadę znamy na razie dla Poznania i dla Brześcia, ale może się uda stwierdzić, co gdzie. Tak więc oficerowie byli bardzo, bardzo przeciążeni pracą. Zawsze tutaj brakowało pieniędzy, w zasadzie na wszystko. Stachiewicz, Ryc Śmigły, jak tylko słyszeli, że wywiad potrzebuje nowych ludzi, no dobrze, no ale oni ich mają i tak 300, z tego ten radiowywiad ma 80, a tam jeszcze jest jakiś Rejewski, Zygalski, Różycki, którzy biorą po 600 miesięcznie, no za co? No i próbowali to obciąć za wszelką cenę, zastąpić tych urzędników oficerami, no ale to jak przypadek Żukotyńskiego pokazywał, tylko pijak jeden się w całej armii nadawał do łamania szyfrów, ale nie był takim wirtuozem w żadnym wypadku jak Rejewski, czyli tutaj mówię o tym Żukotyńskim. No i jakoś dobiedowali tutaj do września 1939. Nasz wywiad, znaczy tajemnica została utrzymana. Zdzisław Kapera uważa, że największym osiągnięciem czy największym sukcesem biura szyfrów, czy więcej oddziału drugiego, było zachowanie tego wszystkiego w tajemnicy, że Niemcy nie zorientowali się, że Enigma jest łamana, gdyż było można przekazać tą całą technologię, no, wówczas teoretycznie działającą, bo w praktyce no, nie mieliśmy środków pozwalających na sprawne łamanie, przekazanie Francuzom i Anglikom. Znaczy to ta słynna konferencja tutaj w Pyrach 24-26 lipca, kiedy Anglicy to po prostu byli tak wściekli, że Polacy coś takiego zrobili, o czym no najwięksi kryptolodzy na świecie nie byli w stanie w ogóle pomyśleć, że to można złamać, że wręcz twierdzili, że nie, Polacy tego nie złamali, Polacy to ukradli. Na pewno ukradli to Niemcom i stąd wiedzą, jak to działa. A więc tego nie było można zrobić według nich. Dopiero później się okazało, że wszystko można po kolei. No i tutaj także w 1939 roku już po wyjeździe na zachód Rejewski, Różycki i Zygalski mieli wielką szansę zaistnieć już dalej na rynku Enigmy. I to ich, mianowicie Anglicy ich chcieli.
ta lojalność wobec partnera francuskiego i to, że nikt nie przewidywał, jak to się skończy dalej w czerwcu 1940 roku, spowodowała, że nasi kryptoladzy zostali tam, gdzie zostali. I przez to ich jakikolwiek późniejszy wpływ na rozwój techniki się skończył. Jak wrócili po chwilowym wjeździe do, czy ewakuacji do Afryki, jak wrócili z powrotem do Francji nieokupowanej, Enigmą się już nie zajmowali. Bertrand skierował ich do prac związanych z łamaniem szyfrów niemieckiej Abwehry, czyli tych, które interesowały najbardziej ruch oporu francuski. Tak jak ktoś, nie wiem, to chyba Grajek porównał, że to tak jakby konia wyścigowego do wozu z gnojem przywiązać, no mniej więcej. Tak jak oni się w końcu pojawili po tych swoich przejściach w Anglii, to nie dość, że tak, wyszli z obcego terenu, część z nich siedziała, czy była wręcz rozpracowana przez Niemców, wyszli z obcego terenu, obcy poddani, no nie wiadomo, co to będzie, jest już 44 rok, a po 4 latach znowu wchodzić w tą enigmę, to już nie było tak prosto. Już naprawdę Rejewski i Zygalski nie byli potrzebni. Różycki zginął w 1942 roku, więc to w ogóle. No i tak się w zasadzie to przykro skończyło dla wszystkich. Dobrze, że przynajmniej Rejewski napisał to, co napisał, bo mamy podstawę. Znaczy i to przy okazji ostatnio, jak była rocznica bitwy o Wielką Brytanię, to ja powiedziałem, że to Churchill nie powinien mówić w parlamencie tego, co powiedział o tych naszych, czy w ogóle o pilotach, że nigdy w historii świata tak wielu nie zawdzięczało, tak wiele, tak niewielu. Nie, ja uważam, że nigdy w historii świata tak wielu nie zawdzięczało tak wiele jednemu człowiekowi, Marianowi Rejewskiemu. I to w ogóle bez dwóch zdań. I to na każdym kroku trzeba i wszędzie podkreślać, że gdyby nie Rejewski, to ta wojna w początkowym okresie na pewno wyglądałaby inaczej i bardzo ciężko dla Brytyjczyków. Nie mówię, że Niemcy by tam desant zrobili, no ale bitwa o Wielką Brytanię miałaby na pewno zupełnie inne oblicze. No i oczywiście po wojnie, no to Zygalski tam został, Rejewski tu wrócił, nie mógł się do niczego przyznać, oczywiście, tak. Grać co najwyżej w szachy, ale nikt z nim w szachy nie chciał grać, no bo jak z Rejewskim wygrać w szachy. I tyle. Więc ja może tak zakończę. Natomiast ja nie wiem, która sprawdzę jest. Znaczy ja miałem nadzieję na początku, że się w godzinę zawinę, bo tak nie wiedziałem, ile mi to zajmie. Ale tak, znaczy miałem ogromną nadzieję na pytania i to więcej pytań. Tak. Na pewno pan zna kody wojny Zacharskiego. Tak. Czy to jego opracowanie coś wnosi do pana, rozdział 10. O pana wiedzy. Rozdział 10, czyli dekryptaż polskich szyfrów z okresu wojny. To jest sprawa zupełnie nieznana, pomijana przez autorów zachodnich, no bo kogo interesuje ta polska korespondencja? No nikogo, no więc jego zainteresowała. Natomiast pierwsze 9 rozdziałów. Jest to kalka językowa z wielu opracowań dotychczasowych i zeznań niemieckich naukowców. Kalka językowa dość nieudana, tyle, więc ja polecam rozdział 10. Znaczy, ta książka oczywiście na tym rozdziale się kończy, nie ma żadnego tutaj zakończenia, podsumowania. Znaczy oczywiście, jeżeli ktoś nie zna biegle angielskiego czy niemieckiego, to musi na tym poprzestać, natomiast na książce Zacharskiego. Natomiast są do ściągnięcia te wszystkie dokumenty, zeznania niemieckie z 1945 roku i późniejsze i warto je czytać. One znaczy... Zacharski stosuje, to jest trudne nazewnictwo. Ja dlatego tak jestem za tym językiem oryginału. Tutaj nawet tą sztafetę, te enigmy proponuję czytać po niemiecku, nawet nie po polsku czy po angielsku, gdyż niemiecki przede wszystkim. Znaczy jest tak skomplikowane nazewnictwo, tak czasem trudno oddać coś, co jest po niemiecku, oddać po polsku czy w jakimkolwiek innym języku, że dosłownie powstają
karkołomne tutaj kombinacje nie oddające sensu niemieckiego. No, ja to tak wyrażam. Wolę zostawić nazwę niemiecką. Ja wiem, co ona oznacza i wiele osób będzie wiedziało, co ona oznacza. Tak jak skrajnym takim przykładem no, właśnie tego niezrozumienia terminologii niemieckiej, to jest bardzo dobra książka Pala, Fremde Heere Ost. Ją wydało wydawnictwo Napoleon V kilka lat temu, tylko przez te zastosowanie tych kalek językowych, no, na żywca walimy po polsku to, co tam jest po niemiecku. No, sensu to jest pozbawione. Zresztą angielskie wydanie tej książki też jest na tej samej zasadzie skopane. Ale Zacharski oczywiście, Zacharski 9 pierwszych rozdziałów brać pod uwagę to, że tam jest dużo właśnie no, złej terminologii, może pewnego rodzaju nadużyć. No, on nie jest historykiem, to, nie wiem, ta książka szybko powstawała. 10 rozdział to jest na pewno hit. Hit w ogóle, no bo nikt się polskimi sprawami nie zajmuje i nie zajmował. Ja, znaczy, z pewnych źródeł wiem, że Zacharski coś nowego szykuje, że miał dostęp, czy ma dostęp, dostał dokumenty z tak zwanego Schlierze, to tam niemiecka komórka szyfrowa utopiła wszystkie swoje najważniejsze kwity. Amerykanie to wydobyli, no i dopiero niedawno przekazali Niemcom, więc tam są podobno hity takie, że się nam w głowie nie mieści. Więc... Tak, podobno nawet tak, jak mi mówiono, Zacharski mówił komuś, że tak dosłownie pył taki jeszcze w tym jest. Nie, to było oczywiście zamknięte w pojemnikach takich no, hermetycznych i szybko przez Amerykanów wyciągnięte, bo to Niemcy chcieli bardzo dobrze przehandlować i to się udało. Ale są te dokumenty od kilku lat dostępne gdzieś w Niemczech. Nie, ja sprawy nie badałem tej. Tak. Krótkie tak, Robert Fuss, ale podobno, znaczy raczej na pewno, nie wiem jak dokładnie wyglądały te okoliczności, wykorzystywano tutaj tych polskich matematyków przy kontruderzeniu tym sowieckim, radzieckim pod Kurskiem, i dzięki temu przyczyniło się do odniesienia sukcesu przez znaczy armię czerwoną. To nie, to na pewno tutaj bezwzględnie i bez żadnych sentymentów oczywiście wywiad brytyjski przekazywał wszelkie posiadane informacje na temat tego, co się dzieje swojemu sojusznikowi, więc i wszystkie doniesienia wywiadu Armii Krajowej, jak i oczywiście informacje pozyskane z Enigmy. To tak. Tak, nie, to akurat nie, to na pewno nie, Polacy już wtedy nie mieli nic wspólnego z szyframi i z Enigmą, więc to nie. Znaczy, no myśl Rejewskiego, tak, ale to jak odległa w czasie, tak, nie, to, ale kilka jest książek poświęconych tej tak zwanej współpracy brytyjsko-sowieckiej, gdzie widać jak Sowieci, znaczy jak Anglicy bezwzględnie wszystko pozyskane z Polski przekazują Sowietom w 1943-1944 roku i to pozyskane przez wywiad Armii Krajowej, więc to nie ulega najmniejszej wątpliwości taki sojusznik jak zwykle. Ja jeszcze chciałem zapytać albo poprosić o doprecyzowanie. Rzecz dotyczy Jakuba Plezi, bo on podobno w 40 roku pracował w zakładał komórkę szyfrową. Tak. Z ZWZ-u. Tak. I stąd, że tak powiem, potem jego wsypa, aresztowanie i Auschwitz. Tak. Więc no, on był czynny do końca swojego życia. No, ale a jeśli chodzi o 39 rok, czy on nie był wtedy w jakiejś komórce oddziału drugiego? Znaczy, no przede wszystkim nie ma tych dokumentów mobilizacyjnych z 39 roku, natomiast oczywiście to może być te brakujące ogniwo, bo był pod ręką, bo był blisko. Szczególnie, że jakieś wyimki krakowskie są, mobilizacyjne, oryginalne dokumenty, gdzie naprawdę, no, użyję tego słowa nieładnego, ale oddającego tutaj najlepiej, powoływano straszne trupy, czyli oficerów urodzonych 1889, którzy zakończyli służbę w 20 roku i byli oficerami wtedy wywiadu i w 39 też ich pociągnięto do wywiadu po
19 latach. Bardzo możliwe, że tak. No, jak mówię, my nie mamy tych oficerów. On mógł być. Natomiast na temat tego, co robił w ZWZ-cie, poza tym, że wiadomo, że robił te szyfry, to ja nic więcej nie wiem. I jeszcze druga rzecz dotycząca Jana Kowalewskiego i jego roku 20. Znaczy dokładnie nie 20, 21, bo on został skierowany do Powstania Śląskiego. Tak. I on tam pracował w oddziale drugim wywiadowczym sztabu powstania. Tak. Więc tutaj mógł mieć jakiś związek z szyframi, ale no, znaczy, czy coś więcej wiadomo na ten temat? Nie, ja dziękuję. Nie sądzę, żeby on cokolwiek tam z szyframi zrobił, z tego względu, że tam radiostacji nawet nie było. Nie wiem, w styczniu tego roku, jeszcze jak pracowałem w Wojskowym Biurze Historycznym, miałem w ręku dokumenty przypadkiem dostałem z powstań śląskich i rzeczywiście były tam podpisy Kowalewskiego, ale on się zajmował po prostu rozpoznaniem tej armii niemieckiej, która miała uderzyć na wojska powstańcze. Oni nie mieli tam nawet radiostacji, więc zresztą Kowalewski wtedy słabo znał niemiecki, więc o ile jeszcze, więc to na tej zasadzie no, trudno się łamie coś nie znając języka. Nie, to radiowywiad na Niemcy to znacznie później, jak mówię, 23 rok. Oni tam poszli, tam bardzo dużo poszło na Śląsk oficerów oddziału drugiego, którzy no, musieli odbyć tą służbę liniową, gdyż u nas była taka pragmatyka, a nie inna, że oficer no, najwybitniejszy, który wojnę przesiedział w sztabie, no, nie mógł liczyć na awans szybszy. Musiała być ta linia, no, niby dobre, no, bo człowiek skostnieje, jak się zajmuje przez 10 lat tym samym, no ale przez to nie było u nas ciągłości czasem, bo oficerowie, co ja nieraz podkreślam w tej swojej książce, oficerowie bardzo niechętnie szli do wywiadu, no bo pójdzie na 3 lata do wywiadu, po 3 latach wróci, a jego kolega, który w tym czasie był w linii, no już będzie wyższy od niego stopniem, bo on w tym wywiadzie, no co, no będzie siedział i czytał i nic takiego. U nas nie było zrozumienia dla wywiadu zupełnego, a najbardziej mnie dziwi, to, że w 1939 roku oficerowie przecież, którzy w 1920 no byli w sztabach już i widzieli, jak ten radiowywiad funkcjonuje, tak nie chcieli się zgodzić na uszczuplenie budżetu i wystawienie chociażby tych nieszczęsnych plutonów radiowywiadowczych. No przecież taka jest korespondencja z przełomu 1938-1939 roku, gdzie wręcz Mayer domaga się o zwolnienie jednej radiostacji, jednej do szkolenia radiotelegrafistów, którzy będą później wykorzystywani w tych plutonach. No na jednej się mieli szkolić, bo dwóch uzyskać nie było można. Po prostu było, nie wiem, co w tych głowach się działo wtedy, że przyjdą Francuzi albo że rzeczywiście po 3 miesiącach będziemy na linii Wisły. Ale pan zapomina jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy o tym... Pan zapomina jeszcze o jednej rzeczy, to znaczy o tym styku pomiędzy firmę prywatną pracującą dla wojska na budżecie wojska. Tak. Tylko tyle, że bez żadnych przetargów, po prostu wystawiająca rachunki na takie koszty, na które po prostu wojsko się musi zgodzić. Bo przecież ta firma robiąca kopię Enigmy, ta Avia, To była firma częściowo, współwłaścicielem tej firmy był Palut. Tak, Palut. Czyli wcześniej funkcjonujący po prostu w biurze szyfrów. On był chyba cywilnym pracownikiem czy podoficerem? Nie, Palut. Bo w każdym razie on nie był w strukturze wojskowej, tylko jako on w 1922 roku odszedł, był wtedy oficerem stacyjnym, jako sierżant. Zresztą on był bardzo zasłużonym łącznościowcem, radiołącznościowcem z 1920 roku. Tak, ale jeśli chodzi o samą firmę, tą AWA, to tam był temat rozważany, że to były zawyżone rachunki. No, na pewno. Więc czy to o tym pan też, że tak powiem, pisał? Tak, oczywiście. Sposób? Znaczy, oni przygotowali bardzo dużo z tego wyposażenia radiowego dla marynarki wojennej, dla Straży Granicznej, dla Korpusu Ochrony Pogranicza. Po prostu robili te stacje radiowe, których nikt inny nie był w stanie wtedy zrobić. Znaczy, kupując to na Zachodzie, to byśmy zapłacili jeszcze więcej. O ile?
było to można kupić. Natomiast wszystkie te komponenty, na których oni opierali tą swoją działalność, no to najlepsze sprowadzane z Zachodu, a to wszystko musiało kosztować w dolarach i w funtach. To nawet nie z Niemiec, co była w miarę wtedy marka tania, choć tak nie dla nas. Więc niestety koszty to były ogromne. No te pyry to 1,5 miliona, no budżet wywiadu roczny to 8 milionów. No tu 1,5 miliona przez 3 lata, więc 0,5 miliona, no jedna 16 wywiadu, no. Znaczy 1/16 budżetu. Tak czy siak, poza tym tak naprawdę Biuro Szyfrów bardzo małe koszty generowało, no bo opłacić tych urzędników, dać im zeszyciki do notowania i to wychodziło kilka tysięcy złotych miesięcznie, a referat Zachód na przykład wtedy 600 tysięcy. No więc... Nie wiem, jakie w ogóle były koszty. Mówi się, że ogromne, ale tylko tyle. Nie. Tutaj mimo, że rachunki Biura Szyfrów są zachowane do marca 1939, tam nie jest napisane, o to będą płachty, ale ja Zygalskiego, czy że to będzie na bombę. Nie ma tego, ale jednocześnie ja nie widzę jakiegoś wielkiego, czy w ogóle wzrostu budżetu nagle. Nie ma czegoś takiego, wydatków celowych z budżetu, czy tam z rezerwy celowej szefa Wydziału 2 nie ma, więc to w ramach budżetu tego skromnego mogli coś tam zrobić. Ale przede wszystkim brakowało ludzi. Ludzi, po prostu ludzi. Tego się już nie dało ogarnąć. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Nie. Nie, to dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Tak, mam ogromną nadzieję, że nie zanudziłem i po pierwszym takim jakoś się wprawiłem w to mówienie. Znaczy to ja już mogę ogłosić, że mam ogromną nadzieję, że następnym razem się spotkamy, tak? W tym samym składzie, znaczy pełnym. 11 czerwca we wtorek i to już zapraszam w imieniu własnym, tudzież nieobecnych kolegów. Będziemy wtedy rozmawiać albo o Janie Żychoniu, albo o Niezbrzyckim, albo o sierpniu 1939. Proszę Państwa, 2,5 godziny wykładu. Bardzo dziękujemy panu Łukaszowi Łotowskiemu, no i Państwu.